Dokładnie 3 punkty. Taką stratę musi odrobić Polonia, jeśli myśli o awansie do półfinałów Ewiner pierwszej ligi. Nie jest to misja niewykonalna, ale z pewnością Wybrzeże Gdańsk będzie dzisiaj szarpać. Mateusz Kędzierski, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na ciekawie zapowiadającą się rewanżową rywalizację Abramczyk Polonii Bydgoszcz ze Zdunek Wybrzeżem Gdańsk. A razem ze mną w studiu nasz stały ekspert, mistrz świata Tomasz Golob. Witaj, Tomek. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy zakładasz taki scenariusz, że w tym dwumeczu ćwierćfinałowym to Wybrzeże będzie lepsze od Polonii? Na pewno Wybrzeże przyjechało walczyć i co do tego nie mamy wątpliwości. Zawsze, jeżeli popatrzymy w statystyki lata wstecz, Gdańsk dobrze zawsze jeździł. Tutaj umieli doregulować te motocykle i szybko mknęli, więc myślę, że Bydgoszcz powinna się przygotować na to, że te biegi będą co najmniej 3-3 będą chcieli przywozić. A cała chyba strategia myślenia jednej, jak i drugiej strony to jest, żeby młodzieżowcy wypełnili swój program. A tutaj jest różnica w tej formacji młodzieżowej, niewątpliwie. Absolutnie tak. I tutaj tą przewagę ma właśnie Bydgoszcz. Tylko pytanie, czy taki Adrian Miedziński, czy Daniel Jeleniewski będą umieli pojechać w podobnym poziomie jak w Gdańsku i wykorzystać swój tor, bo tak naprawdę od nich też będzie wiele zależało w dzisiejszych zawodach. Juniorzy muszą pojechać i zdobywać punkty. Mam tutaj na myśli Wiktora Przyjemskiego i Koniecznego, który będzie niewątpliwie będą tą mocą w zespole bydgoskim. Natomiast pytanie, czy Gdańsk wypełni tą dziurę i te biegi, które im zostaną w trakcie zawodów, na początku czy na końcu, będą umieli tą dziurę załatać. To może zerknijmy sobie dla przypomnienia teraz jeszcze na zestaw par, na wyniki spotkań tych pierwszych, jeżeli chodzi o ćwierćfinały i playoffy Ewiner pierwszej ligi. To akurat zestaw par i mecze rewanżowe. Dziś zaczynamy te rewanże w Bydgoszczy. W niedzielę, przełożony na niedzielę mecz Celfast Wilków Krosno z Landshut Devils, a w piątek równo za tydzień Falubas Zielona Góra podejmie Orła Łódź. 46-43 to wynik pierwszego spotkania w Gdańsku. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Pogoda idealna do Speedwaya, do żużla, 27 stopni powyżej zera. Tor, myślę, także idealny. Czekamy ze zniecierpliwieniem na pierwszy wyścig. Pierwszy mecz obydwóch drużyn, 52-38. Mowa o rundzie zasadniczej. Polonia dosyć wysoko wygrała, ale pamiętamy takie wyniki, jak chociażby z Rowem Rybnik, 45-45. Celfast Wilki Krosno, 44 punkty tutaj zdobyły, tak. Podobnie jak Orzeł Łódź. Chyba ten tor nie ma tajemnic przed ekipami przyjezdnymi. Myślę, że tory w dzisiejszych czasach nie mają żadnych tajemnic. One są dobrze przygotowane, one są powtarzalne, więc jakby nie ma zagadki. Dzisiaj też temperatura i pogoda jest stabilna, co jest bardzo ważne, jeśli chodzi o regulacje i chociażby ostatni trening, tak, jednej, jak i drugiej drużyny, więc tutaj te tory nie będą na pewno zaskakiwać, a raczej będą sprzymierzeńcem jednej, jak i drugiej drużyny. Rozmawialiśmy już o młodzieżowcach. Niewątpliwie talizmanem w ekipie miejscowych będzie Wiktor Przyjemski. To jest taki joker w talii trenera Jacka Woźniaka, który wychował tego młodego chłopaka, 17-latek. O nim mówimy. Przykre zdarzenie podczas Speedway of Nations. No, taka przykra kontuzja, bo jednak amputowany koniec palca, czyli ten paliczek, prawda, musiał zostać amputowany. No, stracił jednak trochę zdrowia Wiktor, ale jest tutaj obecny, potrenował taki konstruktywny trening piątkowy za nim. Pamiętamy, że w Gdańsku jechał tylko jeden wyścig, tak na dobrą sprawę. Dzisiaj chyba powinien odjechać całe zawody. Myślę, że tak. Zapoznał się, co to jest ból palca. Ja tylko powiem, że nie przerabiałem to samo. Podobnie oczywiście kontuzja była zupełnie inna, tak, ale analogia, 99 tak, rok. Tak, prawda? 99 rok, ja tylko taka mała różnica, że mój upadek był bodajże w sobotę, a dopiero w środę, czwartek jakby zorientowałem się, że jestem już na planecie, natomiast silny wstrząs mózgu dodatkowo. Tak, to było potężne uderzenie, natomiast Wiktor tego nie doświadczył. On doświadczył problemu z palcem, który też na prawej ręce, więc jakby mamy podobne od te gazu, palce. Tak, od gazu, ale on mógł przejechać się przed Gdańskiem na treningu i jeden bieg w Gdańsku i myślę, że już się zapoznał i będzie wszystko robił, by ten ból, który ewentualnie jeszcze mu doskwiera, żeby go obniżyć i
na tym torze, w którym się dobrze czuje i ma bardzo dobry i szybki sprzęt, będzie wykorzystywać, a jak będzie, oczywiście bez żadnego namawiania, nie wolno namawiać zawodnika i tego nie, i to nie jest stosowane, to zawodnik decyduje, czy pojedzie, czy nie pojedzie, ale z tego, co wiemy z wywiadów, chociażby w Sportowych Faktach, czy w internecie, że jest gotowy i dużo lepiej się czuje. My też mamy wywiad z Wiktorem Przyjemskim. Już teraz zapraszamy Kinga Sylwestrzak i młodzieżowiec Gryfów. Dzisiaj na mediach społecznościowych Wiktora mogliśmy zobaczyć, że w Bydgoszczy takie trochę egzotyczne zwierzęta, takie jak żółw, chodzą, można powiedzieć, wolno. Zabrałeś go ze sobą, czy jednak wolnego żółwia lepiej nie brać na stadion żużlowy? Nie, raczej żółwia lepiej nie brać na stadion żużlowy, ale właściciel się znalazł, uciekł z domu po prostu sąsiadom i przeżył. A ty, rozumiem, nigdzie uciekać nie chcesz, skupiony, skoncentrowany i też pewnie głodny ścigania. Jak twój stan zdrowia, jak sytuacja z twoim palcem? No, na pewno to nie jest gdzieś łatwy czas dla mnie, gdzieś ten ból cały czas doskwiera. Jest to troszkę poważniejsza kontuzja, ale się staram. Dzisiaj chcę pojechać jak najlepiej, jak najwięcej biegów. Zobaczymy, na ile mi ten paluszek pozwoli. Mówi się, że paluszek i główka to szkolna wymówka, ale widzimy, że ten ból faktycznie w Gdańsku najbardziej był wyraźny. Czy też twoja obecność w parku maszyn, ale fakt, że nie mogłeś się ścigać, to też taka sportowa złość w tobie zbierała, czy jednak bardziej tutaj w Bydgoszczy muszą studzić twoją głowę? No, na pewno taka sportowa złość gdzieś się pojawiła, tego, że nie mogę jechać dalej w tym meczu. Wczoraj też mieliśmy trening, ja zrobiłem dwa wyjazdy i chłopacy cały czas jeździli, a mnie gdzieś nosiło, ale trzeba na to uważać, powolutku do przodu i żeby ten paluszek się zagoił. Czy trzy punkty zaliczki to jest w kontekście play-offów i to, jak duża stawka tego spotkania dzisiaj jest? To jest dużo, mało, czy w ogóle przy trzech punktach można mówić o jakiejkolwiek zaliczce? No, na pewno trzy punkty. Mało, nie mało. Zobaczymy, jedziemy do przodu, chcemy wygrać w dwumeczu i miejmy nadzieję, że nam się uda. Właśnie powiedziałam zaliczki, a to chodziło mi o trzech punktach straty. Walczyć jest o co i pewnie te nastroje też są bojowe, to chyba mało powiedziane, prawda? No, na pewno tak, gdzieś każdy chce jeździć w tym sezonie jak najdłużej i robić jak najlepsze wyniki. Gdzieś się skupiamy troszkę bardziej na tym meczu, ale też nie wywieramy na sobie presji. Dobrze, dziękuję ci bardzo, życzę powodzenia i też, żeby ten ból był jak najmniejszy, a my już wracamy do Mateusza i do pana Tomka. Bardzo dziękujemy, życzymy jazdy bez bólu. No tak, jest takie powiedzenie, paluszek i główka to szkolna wymówka, ale tutaj ta sprawa z palcem Wiktora jest bardzo poważna. Na naszych ekranach składy gospodarzy: Kenneth Bier, Olek Michajłow, Adrian Miedziński, Daniel Jeleniewski, Matej Żagar, Wiktor Przyjemski, Przemysław Konieczny i Bartosz Głogowski. To skład, jaki desygnował menedżer Krzysztof Kanclerz oraz trener Jacek Woźniak. Trener Woźniak troszeczkę miał delikatne takie pretensje do seniorów, którzy może nie pojechali na tyle, na ile nas wszystkich przyzwyczaili w tym sezonie. Nie było dwucyfrówek poza Adrianem Miedzińskim. On troszeczkę tak jakby zachwycił na gdańskim torze. Pozostali bez błysku, mam wrażenie. Absolutnie tak. Adrian wykonał plan w 100% i rzeczywiście trener, menadżer będzie wymagać się w takich zawodach, żeby ta skuteczność była większa. A okazuje się, że to jest takie proste, bo przecież pierwsza liga to nie ekstraliga i wydawałoby się, że zrobić tutaj 12 czy 14 punktów to nie jest problem, a okazuje się, że poziom jest może troszeczkę niższy, ale podobny, natomiast na rowerach się nie pojedzie, trzeba mieć szybki, dobry sprzęt i też trzeba być dobrze dysponowanym, na czym się koledzy właśnie z Bydgoszczy, jak i też z Gdańska przekonują, że to trzeba dużo pracy w to wsadzić, żeby tych punktów, chociażby tą dwucyfrówkę, przywieźć. No to teraz posłuchajmy kolejnej rozmowy z parku maszyn. Czas na trenera miejscowych, a bramczyk Polonii Bydgoszcz, Jacka Woźniaka.
Kraków, Bydgoszczy czuć bardzo wyraźnie. Świadczy o tym fakt, że koło mnie nie ma trenera, bo trener ma w tej chwili inne zadania na torze, prawda? Zgadza się. Jacek dopilnowuje szczegółów. Właśnie teraz jest w polewatce, polewator, więc każdy szczegół chce mieć zapięty na ostatni guzik, bo niezmiernie ważny mecz nas czeka. 3 punkty zaliczki. Czy można w ogóle mówić przy takiej różnicy punktu o jakiejkolwiek zaliczce, czy po prostu mecz, ten dwumecz zaczyna się od początku tutaj w Bydgoszczy? My jesteśmy bardzo bojowo nastawieni. Te 3 punkty to dużo i mało. Bardzo szanujemy każdy zespół w tych rozgrywkach. Aczkolwiek znamy swoją wartość i cel jest tylko jeden, zdobyć co najmniej 47 punktów i awansować do półfinału. Mówisz, że znacie swoją wartość. Ta wartość jest tym większa, bo też ten stan zdrowia Wiktora Przyjemskiego jest lepszy niż przed tygodniem. Jak wygląda jego sytuacja zdrowotna? Na pewno tak. No, Wiktor Przyjemski jest takie serducho Polonii, jak to się mówi. Czuje się o wiele lepiej. Już na wczorajszym treningu trenował na 100%. Ścigał się również tam spod taśmy, więc dzisiaj jest gotowy do rywalizacji. I dzięki temu ten zespół rośnie w siłę, więc dzięki Wiktorowi też liczymy na zwycięstwo i okazałe zwycięstwo. Bo po meczu w Gdańsku mówiło się o tym, że w Bydgoszczy zabrakło takiego jednego zdecydowanego lidera. Czy Polonia Bydgoszcz już ze wszystkimi, w większości zdrowymi zawodnikami już ma tę siłę właśnie stuprocentowo, ma nawet bliżej 150? Powiem inaczej, no, mecz w Gdańsku już jest za nami, to już jest historia, tego już nie zmienimy, nie będziemy tam mówili, czy sędzia podjął dobrą decyzję, czy złą, czy Wiktor był, czy go nie było, to już nie ma żadnego znaczenia. Dzisiaj jest nowy dzień, z nowymi szansami podchodzimy do spotkania i tylko nas interesuje to spotkanie, już nie myślimy o Gdańsku, tylko jesteśmy nastawieni na to spotkanie. I też rozumiem z tego, co mówisz, że jest bojowe, nawet bardzo bojowe nastawienie. Bardzo bojowe, no tutaj może to jest mecz, jak się mówi, że nie wolno się już pomylić, tu już o te 15 biegów odjechać na 110% ze sprawnym Wiktorem. Każdy, jak się mówi, jest skoncentrowany na 100% i tylko jeden cel nam przyświeca, zwycięstwo. I życzę dobrego meczu. Jaki będzie, to oczywiście dowiemy się za 2 godziny i przenosimy już się do studia. Tyle menedżer Krzysztof Kanclerz, pochłonięty obowiązkami trener Jacek Woźniak, stąd rozmowa z menedżerem. A tutaj fajna uroczystość, myślę, szczególnie dla Wiktora Przyjemskiego. Po raz czwarty w tym sezonie zostaje zawodnikiem miesiąca. To robi wrażenie. Absolutnie tak. Wiktor jest młodym, jak zawsze rozwijającym się zawodnikiem, który jest chyba przyszłością tego klubu i Bydgoszczy. I to chyba jest prawidłowe, dobre, racjonalne. On dobrze jeździ, zdobywa dużo punktów, więc to nie jest zaskoczenie, bo on chce się piąć wyżej i uciekać przed konkurencją, która niewątpliwie jego goni. A to, co pokazywał przed kontuzją, robiło duże wrażenie. A wiemy, że zostaje w Bydgoszczy na kolejny sezon, choć kluby ekstraligowe podpytywały. Przechodzimy teraz do ekipy Wybrzeża. Kilka pytań także przygotowałem, ale może posłuchajmy teraz rozmowy z menedżerem Erykiem Jóźwiakiem, z którym rozmawiał Łukasz Bęc. Zdunek Wybrzeże Gdańsk zaskoczyło niejednego, ogrywając, co prawda stosunkowo małą ilością punktów, ale jednak ogrywając Abramczyk Polonie Bydgoszcz u siebie. Co dalej? Tak, no cel na mecz w Gdańsku był taki, żeby wygrać przede wszystkim. Co dalej, gdzieś tam po cichu liczyliśmy na troszkę większą przewagę, żeby był trochę większy komfort. Są 3 punkty. Więc będziemy się starali tej przewagi nie stracić, albo gdzieś oscylować w niej i chcielibyśmy na pewno wyjechać tutaj z korzystnym wynikiem. Korzystny wynik zaczyna się dla nas od 44 punktów, więc taki target na dzisiejszy mecz. Wiadomo, nie ma co wracać do historii, bo spotkanie w rundzie zasadniczej to było dawno, to było zupełnie coś innego. Jest sposób na tor w Bydgoszczy, jesteście po obchodzie, jest twardo, każdy tu lubi jeździć, ale wiadomo, że gospodarze tu są wybitnie szybcy. No tak, no, gospodarze są u siebie, jeżdżą tutaj na co dzień, więc na pewno będą się bardziej orientować w jakichkolwiek zmianach. Tor przygotowali na pewno też po jakichś treningach, mają rozeznanie, jak to będzie wszystko wyglądać, więc my będziemy musieli być czujni, reagować na wszystko, przede wszystkim dużo dyskutować, szybko wyciągać wnioski i reagować na te zmiany. Także no, koncentracja od pierwszego do ostatniego biegu.
Na pewno wielką sprawą jest pozostanie w waszych szeregach na kolejny sezon Rasmusa Jensena. To jest wasz prawdziwy pistolet, ale krótko też o juniorach. Jak to jest być menedżerem czy trenerem? Czasem trzeba być ojcem, który musi wygarbować skórę, czasem trzeba towarzystwem trochę wstrząsnąć, czy czasem może jest bardziej wskazane trzymanie pod kloszem, chuchanie i dmuchanie. Jak to jest i z czego to wynika? No na pewno to też zależy od zawodników, jakich się ma w drużynie. I też od metod pewnie, jak to każdy jakieś ma swoje indywidualne przemyślenia i tam jakieś plany założone. Rozumiem, że pewnie pijesz do tego mojego słynnego wywiadu. Znaczy pytam, czy oni czują się na przykład zmotywowani po takiej akcji, rozmawiacie ze sobą, jak to wygląda, bo każdy młody człowiek potrzebuje innego bodźca. Oczywiście rozmawialiśmy, wyjaśniliśmy sobie te sprawy. Ja mam nadzieję, że i tego im oczywiście bardzo mocno życzę, że po tym wywiadzie będę musiał się uderzyć w piersi i przeprosić. Dziękuję pięknie. Tyle Eryk Jóźwiak przed meczem rewanżowym. Wybrzeże Gdańsk przyjechało do Bydgoszczy. Dziękujemy, a na naszych ekranach już za moment skład ekipy gości. Za chwilkę sobie to wszystko przeanalizujemy, no bo numerami w ekipie Wybrzeża zamienieni zostali liderzy, więc Timo Lahti i Rasmus Jensen. Na naszych ekranach przed chwilą młodzieżowcy, kończąca się prezentacja, a oto skład ekipy prowadzonej przez Eryka Jóźwiaka. Lahti, Jamruk, Trofimow, Gała, za niego ZZ-ka, Jensen, Marciniec, Wysocki tym razem, a nie Żupiński, pod rezerwą Gryszpiński. No i Tomku, pytanie do ciebie, no bo te słowa dosyć mocne, mam wrażenie, Eryka Jóźwiaka. Juniorzy nie pomagają, a przeszkadzają. Trzeba nie tylko prowadzić motocykl, ale też używać głowy. Jak tak mocne słowa, tak otwarta krytyka wobec młodzieżowców może na nich wpłynąć, chociażby dzisiaj? Na pewno wpłynie, ale tą krytykę by trzeba było skierować na treningi, tak? Nie na zawody, tylko na treningi. Jeżeli mają problemy, głowy źle pracują, czy też źle jadą i nie są doszkoleni, to te rzeczy trzeba na treningach szkolić i o tym mówić. Natomiast na zawodach trzeba wymagać i być już pewnym czy przygotowanym, że się pewnym o tyle, że wykonali ciężką pracę i wymagać podczas zawodów. Natomiast na zawodach o tym mówić chyba to jest zbyt późno, bo od tego są też, tak jak powiedziałem na początku, treningi. Ja wtedy, kiedy miałem problemy, byłem młody i nie szły zawody, czy no, nie szło tak od początku bardzo dobrze, to... Tata ostro krytykował? Krytykował, tak, ale tato wymagał na treningach podporządkowania, pracy ciężkiej i egzekwowania na torze tego, co chcemy zrobić. Startów, łuków, prostych, wejścia, wyjścia, to właśnie od tego są te treningi. Wtedy, kiedy są te problemy, to ta krytyka na treningu. Tomku, być może będziemy jeszcze kontynuować ten temat. Na ten moment stawiamy malutką kropkę, krótka przerwa reklamowa. Jeszcze dodam, że arbiter dzisiejszych zawodów, pan Ryszard Bryła, wylosował drugi zestaw startowy. Krótka przerwa teraz i przenosimy się do naszych komentatorów, a spotkanie skomentują dzisiaj Mateusz Dziopa i Mirosław Jabłoński. Proszę pozostać razem z nami. Wszyscy czujący dzisiaj pociąg do znakomitego Speedwaya są w Bydgoszczy, bowiem na teren Abramczyk Polonii przybywa z Dunek Wybrzeże Gdańsk. Na to spotkanie zapraszają bardzo serdecznie Mirek Jabłoński i Mateusz Dziopa. Mirku, 3 punkty przewagi gości. To się wydaje mało, ale Gdańsk już niejednego w tym roku zaskakiwał. Tak, dokładnie. To jest inny Gdańsk niż przed tym, jak miał Timo Lahtiego w swoim składzie, więc zobaczymy, co tu się będzie działo, a będzie, bo dużo ludzi przyszło, więc zapowiada się ciekawe widowisko. No to rzeczony Timo Lahti, to numer 1, jedziemy ze składem Wybrzeża, numer 2 Jakub Jamruk, 3 Wiktor Trofimow, 4 Adrian Gała, to zastępstwo zawodnika, 5 Rasmus Jensen, 6 Kamil Marciniec, 7 Miłosz Wysocki, 8 Piotr Gryszpiński, to jest ferajna Eryka Jóźwiaka. No i zaraz zobaczymy skład gospodarzy, widzą państwo, oni już czekają na pierwszy bieg. 9 Kenneth Bier, 10 Olek Michajłow, 11 Adrian Miedziński, 12 Daniel Jeleniewski, 13 to Matej Żegar, 14 Wiktor Przyjemski, 15 Przemysław Konieczny i 16 to Bartek Głogowski. To już jest drużyna pod dowództwem Krzysztofa Kanclerza i Jacka Woźniaka. 2 minuty włączone, zawodnicy wyjeżdżają powoli na tor, co oznacza
oznacza jedno emocje na start i zaczynamy z wysokiego C, no bo rywalizacja na linii Lahti-Bier to może być coś, co będzie ozdobą dzisiejszego meczu. Tak, mam nadzieję, że ozdobą jest, będzie też świetnie przygotowany tor. Tutaj dwa słowa może na początku. Tak naprawdę ten tor, wielkie słowa uznania dla działaczy z Bydgoszczy i toromistrza, ponieważ jestem tu któryś raz już i któryś raz zastaję te same warunki, bardzo, bardzo, bardzo podobne do siebie. To jest na pewno bardzo duże ułatwienie dla zawodników bydgoskich, którzy mając bazę, mając powtarzalne warunki torowe, mogą ten motocykl swoje z łatwością dopasować. A tak jak wspomniałeś, no Timo to jest największa armata gdańskiego wybrzeża, więc to na jego barkach będzie spoczywać ciężar walki o punkty, no ale Kenneth jest jednym z najlepszych zawodników Winner pierwszej ligi i on tutaj przeważnie dzieli i rządzi. No właśnie, Kenneth Bier, jeśli chodzi o jego ostatnie występy, tutaj goście mogą szukać troszeczkę nadziei, bo wygrał tylko jeden z ostatnich 10 biegów, startując w Bydgoszczy oczywiście. Tak, aczkolwiek to jest zawodnik, który potrafi się pozbierać w najważniejszych momentach sezonu i to jest zawodnik, którego ja osobiście bardzo lubię, bo zawsze zdobywał punkty ważne w ważnych meczach. No dobrze, oni już szykują się powoli do startu. Teraz wysyłane będzie zaproszenie, bowiem kilkanaście sekund pozostało tylko do momentu, w którym taśma idzie w górę. No to przypomnijmy raz jeszcze. Bierę Lahti, Miedziński i Trofimow. Ostatnie poprawki, ale możemy jechać i taśma w górę. Kto najlepiej dobrze spod taśmy, goście pierwszy mógł będą na szczycie. Nie, już leży Wiktor Trofimow. Zatem będzie ten bieg przerwany. Ciasno tam było między nim a Adrianem Miedzińskim. Tak, bardzo ciasno. Czerwone światło od razu. Reakcja pana sędziego. Ten tor widzimy z naszej perspektywy, oka kamery też również to widać, że się świeci. Dosyć dużo wody nalane było przed samą prezentacją. Ta woda sprawia, że ten tor jest śliski. Proszę zobaczyć na Wiktora, jaki ten jego kewlar ubłocony, jaki ten jego kewlar brudny, ale motor też będzie wymagał naprawy, bo trzeba przyznać, że Wiktor dobrze z tego startu. On założył się na Adriana Miedzińskiego. Takie było wrażenie pierwsze. Adrian Miedziński się tu mocno wynosi. Adriana przestawiło na tym śliskim torze. Na pewno było wyłamanie takie na dwa razy. Timo Lahti założył tutaj właśnie Kenneta. Adrian wyjeżdża szerzej. No. Adrian odprostował troszeczkę motocykl i nie zdziwię się, jeżeli zostanie wykluczony z tego wyścigu, bo tutaj widzimy, że Wiktor Trofimow jedzie swoim torem, jedzie nie wyłamując nadmiernie motocykla, jedzie prosto przed siebie. I mamy decyzję o wykluczeniu Adriana Miedzińskiego. I Adrian Miedziński zostaje z tego biegu wykluczony. I chyba muszę zgodzić się tutaj z decyzją sędziego. Jeszcze raz zobaczmy powtórki. Ja lubię przeanalizować kilka razy. Ja mam z różnych ujęć najlepiej. Tak, tak, bo sędziowie często, gęsto szybko podejmują te decyzje. No widzimy, że Adrian mocno poszerza ten tor jazdy. Mocno wyjeżdża na zewnętrzną część toru. Widzimy, że ten jego motocykl tak jakby niekontrolowanie odprostował w tym jednym momencie. Przez to poszerzył ten tor jazdy zbyt mocno. I ty? Jest niezadowolenie w boksie Adriana. To będziemy lecieć do studia i zobaczymy, co na to Tomasz Golob i Mateusz Kędzierski. No tak, dzięki, widzimy podenerwowanego Adriana Miedzińskiego. Nie ma co się dziwić, bo wykluczony z powtórki, ale po obejrzeniu tych obrazków no jesteśmy, zgadzamy się z arbitrem, jesteśmy tego samego zdania. Tak. Powtórki pokazały, że jednak tam było pociągnięcie i Adrian puknął, że tak to ujmę, tak. Wiktora Trofimowa. Adrian był wjechał dobrze w ten łuk, ale po raz pierwszy delikatnie przeciągnął i nie dotknął swojego konkurenta. Po raz drugi dotknął do takiego momentu, że poderwało przednie koło koledze. Kolega nie zmienił tor jazdu. Posłuchajmy jeszcze Adriana. Jak on się na mnie położył, no to co, ja nie zrobiłem żadnego ruchu. Po co dajesz? Ja, dobra, powtórka mnie nie obchodzi, bo ja wiem, jak jechałem. Ja jechałem swoje, a on się na mnie kładł, no to ja. Ale on się na mnie kładł, bo chciał mnie założyć. Nie zgadzasz się z Adrianem Miedzińskim. Nie, nie.
Nerwowy początek w wykonaniu miejscowych, to na pewno. Na naszych ekranach jeszcze raz garść powtórek. Tutaj tak dobrze tego nie widać. Tutaj widzimy, że ten zawodnik nie kładł się na Adriana. Adrian po raz drugi delikatnie wykontrował. Z tego ujęcia będzie dobrze widać, więcej widać i on uderzył swojego partnera. Partner się dobrze składa, jest po zewnętrznej i w tym momencie Adrian jeszcze raz jakby dotknął swojego przeciwnika, czego mu nie wolno robić. On może jechać przy swoim partnerze, delikatnie wywieźć, delikatnie prowadzić tor jazdy, natomiast nie może tylnym kołem uderzać zawodnika, który jedzie całkiem po zewnętrznej i ma prawo tam jechać, tak? Tu widzimy raz, Adrian się zbliżył i drugi raz tylnym kołem jakby zamiotł w stronę swojego kolegi i po prostu go dotknął. Z tego ujęcia będzie widać, jak przednie koło będzie Wiktor Trofimow na razie jedzie dobrze i teraz proszę zobaczyć, jak przednie koło idzie do góry, czyli on hakiem, nogą delikatnie zamiotł tylną częścią swojego motocykla i koła, uderzając Wiktora. No niestety, myślę, że na spokojnie przeanalizuje, tylko też się troszeczkę dziwię, bo przecież to jest pierwszy bieg, pierwszy start, pierwszy łuk, ma jeszcze na te różne rzeczy cztery okrążenia i... Ale to są play-offy i nerwy są olbrzymie. Tak, ale on jest u siebie na torze, ma dobry, szybki sprzęt, dobrze jest dysponowany, bo to było widoczne w Gdańsku, więc po co te nerwy? Nie rozgrywamy. Takie rzeczy się rozgrywa w finałowych biegach ostatnich, natomiast nie rozgrywa się to w pierwszych biegach, które są bardzo, bardzo ważne. Pod taśmą widzimy osamotnionego już Kenneta Bieron. Przegrał w pierwszej odsłonie start z Timo Lahtim. Zobaczymy, jak będzie w powtórce. Ja oddaję głos naszym komentatorom. No tak, osamotniony w tej powtórce Kenneth Biere, panowie zgodni. Tak, zdecydowanie. Teraz po upewnieniu się, po obejrzeniu tych wszystkich powtórek stwierdzam, że bardzo dobra decyzja pana sędziego i Tomka Goloba, ale... Tak, chwalimy, to powiedzmy tylko, że dzisiaj sędziuje pan Ryszard Bryła. Tak jest, pan Ryszard Bryła. No, Adrian obejrzy powtórki i też zrozumie. No to jedźmy. Bier, Lahti i Trofimow. Ostatnie wskazówki? Nie, jedziemy z tym biegiem pierwszym. Znów dobrze spod taśmy Lahti. Czy założy tutaj, no, po zewnętrznej Kenneth Bierę się chyba wybroni, wybronił się i tutaj eksplodowały po raz pierwszy bydgoskie trybuny, bo ich ulubieniec na prowadzeniu za jego plecami jednak i Lahti i Trofimow będą szukać prędkości, będą chcieć tutaj jeszcze tego Duńczyka złapać. Na razie Bierę ma bezpieczną przewagę i cały czas mniej więcej tym samym torem, tą samą trajektorią porusza się po bydgoskim owalu. 3-3, niewiele się tu dzieje, teraz troszeczkę szerzej Kenneth Bierę, ale ani nie zyskał, ani nie stracił jakoś hura dużo, cały czas ta sama bezpieczna przewaga nad parą gości. Ostatnie okrążenie, teraz zaczynają 3-3 Kenneth Bierę z przodu, może tam delikatnie, minimalnie gdzieś się targnęło nim, ale nie stracił dystansu, jest Duńczyk szybki u progu tego spotkania. 3-3 możemy już wpisywać, bo Kenneth Bier robi swoje, drugi Timo Lahti, trzeci Wiktor Trofimow. Tak, i Kenneth obudził tutaj stadion bydgoskiej Polonii. Kibice wiwatują, ponieważ trzeba przypomnieć, że w pierwszej odsłonie on przegrał ten start z Timo Lahtim i to on jechał drugi, a widzimy, że powtórki ile dają. Dla Kenneta ta powtórka była kluczowa. On ten start, Timo próbował się na niego nałożyć, jak zobaczymy właśnie zaraz na powtóreczkach. Ale Kenneth jak gdyby nie odpuścił, wjechał w ten wiraż. Mimo, że był z tyłu ze startu takie, widzimy, że tutaj Timo się zakłada, próbuje, ale wystarczyło dojechać, lekko wypchnąć na zewnętrzną część toru zawodnika z Gdańska i ten tor jazdy 2 metry, 3 metry od krawężnika już był za szeroki. Już tam filigranowy Duńczyk był w stanie wcisnąć się swoim motocyklem, wjechać przed nos Timo Lahtiego i to on dowiózł 3 punkty. Na pocieszenie dla Wybrzeża to, że mam wrażenie, że obaj zawodnicy nie tracili aż tak dużo. Tutaj Kenneth, jak byłem na innych spotkaniach, potrafił zawodnikom odjeżdżać, potrafił zrobić ten dystans, jak już prowadził swoje biegi, a
ten dystans jakoś tam się utrzymywał, zwłaszcza pod kątem Wiktora Trofimowa, który wiemy, że no w tym pierwszym spotkaniu 3-0 na początku u siebie na stadionie, a tutaj ten jego motocykl spisuje się w miarę poprawnie, aczkolwiek być może Kinga i Łukasz nam się dowiedzą, bo mam wrażenie, że to nie był ten motocykl sam. Nie zdążyli go zreanimować po tym upadku, bo tam błotnik tylny to troszeczkę zajmuje czasu wymiana tego błotnika i sądzę, że wyjechał na motocyklu Duper 2. Ale Wiktor Trofimow nie wyglądał najgorzej. Nie, nie, właśnie o tym mówię, że to wszystko na plus. To zwiastuje, że nie będzie łatwo oddawał pola. Na pewno nie tak łatwo, jak mam wrażenie, jak w Gdańsku. Niecały tydzień temu. 64:57 to czas Keneta Biery dla tych z Państwa, którzy notują. Jeszcze nie tak dawno zachwycał kibiców grudziąckich Gołębi. Teraz prowadzi Polonię Bydgoszcz. No, od zwycięstwa do zwycięstwa chciałoby się rzec. Zobaczymy, jak będzie w następnych startach. My przechodzimy do biegu numer 2, biegu juniorów. No i właśnie, czy ktoś tu jest w stanie zatrzymać Wiktora Przyjemskiego? Chyba tylko sam Wiktor. Chyba tylko sam Wiktor, no bo jest w takiej formie, mimo tego urazu palca, jest u siebie. Nawet jak przegrywa starty, robi, ja to tak nazywam, Made in Wiktor, bo ta przycinka w pierwszym wirażu i wyprostowanie motocykla, więc jest kapitalny tutaj u siebie na torze i nie tylko. Marciniec Konieczny, Wysocki, Przyjemski, jedziemy z biegiem młodzieżowym. Znowu pola 2-4, chociaż został Konieczny, za to Przyjemski robi swoje i już tam po szerokiej wyszedł na prowadzenie. Niespodziewanie dosyć Konieczny z tyłu, ale chyba zaraz upora się z Wysockim. Ostra walka w drugim łuku postawiło tam w pewnym momencie Koniecznego. Znów stracił parę dobrych metrów, musi teraz gonić drugi Marciniec, trzeci Wysocki. No i teraz pozostaje pytanie, czy tę dosyć ogromną stratę Konieczny będzie jeszcze w stanie zminimalizować. Na razie na to nie wygląda. Swoje jedzie Przyjemski, para gości też swoje, chociaż nie bez problemów, chciałoby się powiedzieć. No ale jednak ta przewaga jest na tyle duża, że tutaj ciężko, bardzo ciężko będzie coś osiągnąć jeszcze Koniecznemu, chociaż patrzę, tutaj jeszcze sobie nie pomagają. Marciniec poczęstował trochę szprycą Wysockiego, ale te 3-3 jest w zasięgu juniorów Wybrzeża. Tymczasem klasą samą dla siebie jest Wiktor Przyjemski. Drugi bieg, druga trójka dla zawodnika gospodarzy. Tym razem Wiktor Przyjemski 2 dla Kamila Marcińca. 1 Miłosz Wysocki, Przemysław Konieczny 0. Przemysław Konieczny, tutaj trzeba powiedzieć, zawiódł. Tak, zawiódł, bo trzeba powiedzieć, że to jest zwycięski remis w Wybrzeża Gdańsk. Przecież oni tydzień temu u siebie na to, że przegrali 5-1 ten bieg, a tutaj 3-3, aczkolwiek no z dużymi, tak to nazwijmy, perypetiami, mam wrażenie, Przemysław Konieczny, gdzie już atakował, tam go postawiło troszeczkę, no ale liczą się punkty, liczy się wynik na kresce mety i on był ostatni. Start bardzo dobry z pierwszego pola właśnie. To był Kamil Marciniec. Uniesione koło i w tym momencie właśnie Przemysław Konieczny. Uniesione koło Miłosza Wysockiego, który bardzo, bardzo odważnie, tu widzimy, nie wystraszył się. W tym momencie właśnie wspomniany przez ciebie Przemysław Konieczny musiał skantować w swój motocykl, żeby nie wjechać w zawodnika w kasku żółtym, gdańszczanina, który później nie odniosłeś wrażenia, że nie wiedział, co zrobić z prędkością, że był szybszy od swojego kolegi z drużyny, był szybszy od Kamila Marcińca. Nie wiedział, jak zaatakować tak naprawdę. Widać, że te kąty jeszcze łuków nie ma tutaj tak opanowanych i nie wiedział, co zrobić, z czego korzystał znowu Przemysław Konieczny i zbliżał, niwelował ten dystans. To jest właśnie ten moment, gdzie musiał troszeczkę Przemysław Konieczny wyhamować, musiał nawrócić tym motocyklem troszeczkę bardziej. Nie dał rady dojechać już do swojego przeciwnika, wyprzedzić. No a ten chłopak na Państwa telewizorach robi całą robotę dla Polonii Bydgoszcz. Go będą musieli działacze ozłocić. I ja dostałem taki sygnał na ucho, że w przypadku Wiktora Trofimowa to był drugi motocykl. Tak, no to się potwierdza, no bo ten tylny błotnik wymienić to jednak troszeczkę czasu zajmuje, więc musiał skorzystać. Tym bardziej, że jechali w trzech, mógł przetestować ten drugi motocykl, niczego nie tracił, dowodził na pewno punkt, śliwkę, padlinę, jak my to mówimy, ale przynajmniej ma sprawdzony też drugi motocykl. A teraz bieg trzeci, tutaj Rasmus Jensen, w tym roku bardzo dobra forma, ale w Bydgoszczy wygrał tylko jeden z 11 ostatnich swoich biegów. No,
trzeba jednak powiedzieć, że w kontekście sezonu całego nie zawodzi. Tak, w kontekście całego sezonu jest armatą gdańską, a tutaj w Bydgoszczy przytrafił mu się jeden ze słabszych występów. Oby to był ostatni w kontekście rywalizacji w tych playoffach. To też sukces gdańszczan, że udało się go zatrzymać na dłużej. Jeleniewski, Jensen, Żeger i Jamruk. Bieg trzeci rusza właśnie teraz. Równiutko cała czwórka skorzysta na tym Jeleniewski, ale na jak długo, bo jest Rasmus Jensen. Troszkę tak jak Wiktor Przyjemski w ostatnim starcie napędził się. Już jest z przodu, ale musi uważać, bo nie odpuszcza Daniel Jeleniewski. Na razie broni się jednak lider Wybrzeża. Pytanie na jak długo, z tyłu też się dzieje. Żagar walczy z Jamrokiem. Na razie jest to walka na korzyść Żagara. 3-3. Trzecie z rzędu nam się szykuje. Chyba że tutaj ktoś jeszcze zaskoczy. Muszą się miejscowi zdecydować, kto będzie ścigał, czy to będzie Żagar, czy to będzie Jeleniewski, bo strata do Jensena się powiększa z każdym pokonanym metrem. Jamruk też już sporo traci do pary gospodarzy, zatem kolejne takie 3-3, gdzie i pierwszy ma dużą przewagę i ostatni odstaje od reszty stawki dosyć pokaźnie. Ostatnie okrążenie niezagrożony Rasmus Jensen za chwilę wpadnie na kreskę. Drugi będzie Daniel Jeleniewski z punkcikiem obracający się jeszcze za Jamrokiem. Matej Żagar, Jakub Jamruk 0, trzeci remis z rzędu. Trzeci remis z rzędu i trzy punkty teraz nabierają większej wagi, bo już wszyscy tutaj zgromadzeni kibice bydgoskiej Polonii myśleli, że te, po tych trzech biegach te trzy punkty prysną i już będziemy mogli patrzeć na tą rywalizację zupełnie inaczej, a jednak te trzy punkty w tym momencie, na ten moment, dają awans jednak z Dunek Wybrzeżu Gdańsk. Tutaj mamy potwierdzenie tych wyników. No i Rasmus Jensen, który tak naprawdę ostatnio pojechał kiepskie zawody, który w rundzie zasadniczej nie wygrał tutaj biegu, popisuje się świetnym startem. Troszeczkę przez przypadek ten jego motocykl ze skręconym kołem opada ze startu. Proszę zobaczyć sobie na powtórkach. Jest ten jego motocykl, kiedy opada, kiedy zdusza go, ma skręconą kierownicę. Przez to odjeżdża w prawo. Proszę zobaczyć, w tym momencie odjeżdża w prawo i to tak chyba naprawdę pomogło troszeczkę w tym, że wywiózł Mateja Żagara na zewnętrzną część toru, załatwił Słoweńca na cacy, na wejściu w ten pierwszy wiraż, który nie mógł tam rozpędzić swojego motocykla. Szybką przycinkę zrobił Jakub Jamruk, aczkolwiek on był na tyle wolny tutaj w tym biegu, że nawet gdyby jechał przed którymś z rywali, to raczej uporaliby się z nim. No a Duńczyk natchnął Wybrzeże Gdańsk troszeczkę, pokazał, że będzie dopasowany tutaj w dniu dzisiejszym, tak jak u siebie na torze. ZZK, bieg czwarty za Adriana Gałę, Timo Lahti, a więc nie szczepią się goście i wysyłają tych, którzy są najszybsi. Tak, dokładnie, aczkolwiek wiemy, że w ZZK Timo Lahti pojedzie tylko raz, później już tylko swoje biegi, ale wiadomo, utrzymać ten dobry wynik, ten dobry rezultat jak najdłużej, to wprowadza zamieszanie w głowach gospodarzy, troszeczkę być może spowoduje paniki, nerwowych ruchów. Wszystko się może wydarzyć, przypomnijmy, tu są playoffy, tutaj już jedna drużyna nie odpadnie, będzie czekała na rywalizację innych drużyn, będzie czekała na to, kto jakie wyniki osiągnie, no bo wiemy, że jeden lucky loser wchodzi również do półfinału. Tym bardziej, że ZZK teraz jedzie z juniorem, to jest pierwszy i ostatni taki przypadek po stronie gości, później jest dwa razy bieg z Wiktorem Trofimowem i na końcu właśnie z Timo Lahti. Pytanie, czy Timo Lahtiego wykorzystać na taki bieg z juniorem, gdzie wiemy, że on jest bardzo mocnym zawodnikiem i czy nie lepiej, żeby on się uporał jednak z liderami Polonii Bydgoszcz. No ale jedzie Wiktor. No właśnie. Więc jak Timo sobie poradzi z Wiktorem, to już będzie duży plus. No to zobaczmy, jak sobie poradzi Lahti, pole, a dalej Przyjemski, Marciniec i Michajłow. Przytrzymani troszeczkę dobrze, znów spod taśmy Lahti, ależ po wewnętrznej tam Przyjemski wychodzi na prowadzenie. Dołączy do niego Michajłow, ależ że Polonia wypaliła na tym pierwszym łuku. Lahti teraz w tonie kurzu, a gospodarze już zdobyli przewagę i niespodziewanie na dwóch pierwszych miejscach. Niespodziewanie, spodziewanie, bo Przyjemski wiadomo pokazuje klasę już od dłuższego czasu, ale że Michajłow takie fajerwerki odpalił w pierwszym starcie, no tego myślę.
myślę, bydgoszczanie się nie spodziewali, a ten ich bardzo miło zaskoczył. Na podwójnym prowadzeniu miejscowi traci Lachty, traci Marciniec. To już w ogóle i nie wygląda na to, żeby miało się to wszystko jakkolwiek zmienić. Trasę Michajłow z przodu, osłaniany przez Przyjemskiego. Młodzi panowie ojeżdżają doświadczonego Fina. 5-1 dla Polonii i to oni będą prowadzić po pierwszej serii startów. Ale znakomicie rozegrali w pierwszym łuku. Znakomite rozegranie Wiktora Przyjemskiego. Jak przeanalizujemy jego wszystkie biegi w Bydgoszczy, to ten manewr wykonuje za każdym razem z pola numer 2. To proszę zwrócić uwagę na głowę Wiktora podczas startu. On już na 15 metrach zobaczył, że przegrywa ten start. On specjalnie nawet przymknął lekko gaz, mam wrażenie, żeby tylko zaraz strzelić do krawężnika. Na wytłumaczenie tych zawodników z krawężnika. Powiem to, że i Tomek na pewno w studiu też to potwierdzi, że ten krawężnik jest ścięty, ten krawężnik jest na tyle ucieka, że trzeba mocno przykantować ten motocykl, żeby zostać przy kredzie. Timo niby to zrobił, proszę zobaczyć, ale jednak to odjeżdża na szczycie łuku te 2 metry. To wystarcza Wiktorowi, który wie, że potem musi przytrzymać znowu kredę, żeby Timo mu nie przyciął pod lewy łokieć. No to jest manewr stosowany przez Wiktora zawsze na tym torze. I on zawsze się sprawdza i to Wiktorowi wychodzi. On wiedział, że ten start przegrał, nie pchał się gdzieś tam na zewnętrzną część toru, wiedział, że ma przykleić tylne koło do kredy, no a po zewnętrznej świetnie Oleg Michajłow wykorzystał tą nasypaną część toru. Mam wrażenie, że Wiktor namieszał trochę w głowie Timo Lachtiemu, tą przycinką. Timo skupił się na tym krawężniku, w ogóle nie patrząc, że jednak zewnętrzna część toru zaczęła chodzić w biegu wcześniej i tam powinien ukierunkować swój tor jazdy. Tam pojechał Oleg Michajłow, który wygrał ten bieg na 5-1 z Wiktorem Przyjemskim i w tym momencie jednym punkcikiem bydgoska Polonia jest w playoffach. Ale musimy pochwalić też oczywiście Olega Michajłowa, no tak, bo tak, prędkość tak, miał. Tak. Myślę, że chwalić będą też panowie w studiu, do którego się teraz przenosimy. Tak jest, no błysnęli niewątpliwie obaj zawodnicy miejscowych. Świetne rozegranie, powtarzamy wasze słowa. No bo tamtego miejsca przy krawężniku na pierwszym łuku dużo nie było. Znakomicie poradził sobie Wiktor Przyjemski. Dużo nie było i Wiktor to trenuje już od wielu, wielu zawodów i biegów. Znak rozpoznawczy to rozegranie pierwszego łuku w jego przypadku. Wiktor to potrafi zrobić, wykorzystać, ale też i ten krawężnik jest przygotowany. Oczywiście nie zdradzamy tajemnicy przeciwnikom, ale jest to wykonane perfekcyjnie i widać, że jest, nawet gdy przegra ten start, ten silnik, sprzęt jedzie, on dobrze myśli i do niego dołączył Olek, który również dzisiaj ma bardzo szybki silnik. Po tym wyścigu charakterystyczny zapach, spalone sprzęgło jednego z zawodników. Długo czekali, aż taśma pójdzie w górę. Tak, ale wydaje mi się, że to nie jest efekt długiego trzymania na starcie, tylko słabszego sprzętu. Jeżeli jest silnik słaby i nie dość dobrze lub za mała zębatka z tyłu, to powodują, ja na to mówię, że to są fałszywe obroty na sprzęgle i sprzęgło się po prostu delikatnie przypala. My wracamy, proszę Państwa, teraz do biegu numer 3. Ten wyścig wygrał Rasmus Jensen. Jeszcze na chwilkę wracamy do nas, już za moment analiza wyścigu trzeciego. To jest ten bieg. Patrzymy, kask żółty, triumfator tego biegu, Rasmus Jensen. I rzeczywiście tutaj no, z tego trudnego drugiego pola wyszedł na prowadzenie, objechał Daniela Jelenieckiego, ale tutaj myślę, że wszyscy czekali w Bydgoszczy na fanfarię, jeśli chodzi o Mateja Zagara, który jak widzimy nie może nabrać tej prędkości zbyt wiele. Tutaj sobie poradził z Marcińcem, natomiast to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby... Z Kubą Jamrogiem. Przepraszam, z Kubą, tak, Jamrogiem, źle spojrzałem. I wydawałoby się, że ten silnik, czy ten sprzęt jest na tyle wyreglowany, że nie może sobie poradzić z Danielem Jelenieckim, a Timo Lachty odjeżdża zdecydowanie. To, czego nie pokazał w tym ostatnim biegu, bo właśnie zagadka i czuliśmy, że tak powiem, problemy sprzęgła. Być może on te problemy miał, natomiast tych dwóch zawodników z Abramczyk Polonii Bydgoszcz, no, tej prędkości nie ma zbyt dużej i tak naprawdę chyba muszą z mechanikami pomyśleć, co zmienić, by
szybciej jechać nie tylko po łuku, ale też i na prostych. Podobnie pewnie jak Kuba Jamruk, też coś musi pozmieniać. A Rasmus Jensen wykręcił naprawdę niezły czas, 63.50. No a my teraz przenosimy się kilka metrów obok Kinga Sylwestrzak i Przemysław Konieczny. Tak, w parku maszyn raz, że zapach fazy playoff, dwa spalonego sprzęgła i trzy też troszeczkę nerwowości. Pojawia się ona przy meczu o takiej stawce? Na pewno są nerwy, ale trzeba się skupić. No, ja ten swój pierwszy start kompletnie zepsułem, później głupie błędy, przez które nie ma co na miejscu i zapominam o tym biegu, skupiam się na następnych moich dwóch. Chcę się w nich zrehabilitować i przywozić cenne punkty, bo wiadomo, jakie one dzisiaj są ważne. Właśnie możemy oglądać to, jak ten bieg w twoim wykonaniu wyglądał. Co najbardziej masz sobie do zarzucenia, zanim zapomnisz o tym? Kurczę, no po prostu skupić się na następnym biegu. Na pewno nie chcę tutaj pamiętać o tym starcie, bo trochę się podpaliłem, można powiedzieć, i całkiem go zepsułem. Startuję teraz na dwóch następnych biegach i chcę przywieźć punkty. Można powiedzieć, że tor bardzo pieczołowicie przygotowywany przez samego trenera, bo też dużo czasu spędzał na polewaczce. Można już szukać jakiejś właśnie ścieżki do ścigania, czy jednak po prostu poszukiwania póki co w sprzęcie, jak to z twojej strony wyglądało? No u mnie też póki co muszę w sobie trochę poprawić, bo te błędy właśnie dużo straciłem. No ale tor na pewno będzie się robił do walki, będą się tworzyć ścieżki, także też trzeba się do tego dopasować i jechać. Tych godzin trenowania przed tym spotkaniem było dużo? Tak, odbywaliśmy trening, bardzo obfity, także jesteśmy, myślę, dobrze przygotowani do tego meczu. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, a my już prędko przenosimy się do studia. Dziękujemy. Przemka, zobaczymy na torze w wyścigu szóstym. A Daniela Jeleniewskiego i Adriana Miedzińskiego ze strony gospodarzy już za moment w biegu piątym. Ty trochę czasu poświęciłeś Danielowi. Nad czym pracowaliście w tygodniu, bo sporo kółek pokręcił tutaj w Bydgoszczy? Znaczy, z zawodnikami, z którymi się znam bliżej dalej, rozmawiamy, dzwonią telefonicznie i wymieniamy sobie rzeczy, które nas dotyczyły, mnie kiedyś jak jeździłem, a ich teraz, więc jeżeli mogę podpowiedzieć, a to jest też zawodnik z Bydgoszczy, to tym bardziej, jeżeli ma jakiekolwiek, no... Jakie pytania miał, jakie problemy miał? Takie, że tak powiem, delikatne zakręty w głowie, co by zrobić, żeby było troszeczkę lepiej. Na tym torze, prawda? Na tym torze, tak, tutaj na tym torze, to czynię i podpowiadam, oczywiście każdy zawodnik musi to przełożyć na swój sprzęt, silnik, na swoje umiejętności, to czego on chce osiągnąć, czy znaleźć w tym sprzęcie. Nie jest to łatwe, bo dwóch zawodników myśli, co zrobić, ale po pierwsze trzeba wyeliminować błędy, które są w ustawieniach, w różnych pozycjach, czy w sprzęgle, czy chociażby w świecy, w takiej prostej, prozaicznej rzeczy. Tutaj postawmy krótką kropkę, bo pewne problemy też w pierwszym wyścigu miał Kuba Jamruk. On teraz z Łukaszem Bęcem, przenosimy się do was, panowie. Dziękuję bardzo, Mateusz, Tomasz, Jakub razem z nami. Wielkim szczęściem Wybrzeża, Zdunek Wybrzeża, jest to, że jesteście w playoffach, ale takim smutkiem były wasze kontuzje, twojej Adriana Gały, którego pozdrawiamy. Cóż, wróciłeś, jesteś gotowy do walki, ale wiadomo, że to nie jest 100% organizmu. Tak, dokładnie. No, taka przypadłość, taka kontuzja, że będę jeszcze długo o niej pamiętał. Cieszę się, że w ogóle mogę wrócić. Na pewno to nie jest jazda taka, jaka była sprzed tej mojej kontuzji. W ogóle dzisiaj pierwszy raz w miarę czuję się, znaczy komfortowo na motocyklu. A co do ścigania, to jeszcze daleka droga. Na pewno tutaj drużyna bydgoska jest mocno zdeterminowana. My również oczywiście, ale jesteśmy trochę tacy rozbici tymi kontuzjami. Ja niepełny sprawny na torze, tutaj Adriana nie ma. No ale cóż, na pewno się tu nie podamy, będziemy walczyć do ostatniego wyścigu. Tak jak walczyliście w Gdańsku, tam zdziwiliście niejednego. Polonia jednak jedzie dzisiaj u siebie. Tutaj każdy lubi jeździć, ale oni są tu wyjątkowo szybcy, prawda? Tak, to jest dość wygodny tor do jazdy, jest komfortowy, traktory łuku są bardzo łagodne, aczkolwiek bardzo trudne do znalezienia tych odpowiednich ustawień i do szybkiej jazdy. Ten tor już widzimy, że troszeczkę się będzie różnił od tego, co było w rundzie zasadniczej. No i jak na razie widać, że Polonia już od pierwszych biegów zapała żagle, a tutaj lubiała mieć wpadki na początku. Jest twardo, ale będzie się otwierał, ten tor odsypywał, będzie więcej możliwości manewrów, chociaż Wiktor Przyjemski pokazał i płot, i krawężnik, także już coś tam świta?
No myślę, wydaje, że już nie ma co się skrobać, że raczej wszystko to poleci, będziemy przesuwać to w trakcie zawodu pod bandę i tutaj będzie jazda po balotach. Zatem zapraszamy pod bandę, zapraszamy do naszych komentatorów. Mateusz, Mirosław, bardzo proszę. Dziękuję, Kuba. No trzymamy za słowo Kubę Jamroga. Ja zauważyłem, że w tej pierwszej serii startów magiczne pole D, magiczne dlatego, że umiejętnie korzystali gospodarze z niego, a goście, no cóż, Wiktor Trofimow punkcik, Jakub Jamrog 0. Tak, tutaj trzeba naprawdę albo dobrze wyjść z tego startu, albo przegrać go na tyle, tak jak robi to właśnie Wiktor Przyjemski, że lepiej go przegrać o cały motocykl i skręcić w lewo, przeciągnąć ten łuk troszeczkę na szczycie prostym motocyklem i wyjechać przed zawodników. To trzeba troszeczkę tutaj pojeździć, żeby umieć to zrobić. Zastępstwa zawodnika teraz Rasmus Jensen. On w żółtym kasku polece i jedziemy z biegiem piąty. Trofimow, Miedziński, Jensen i Jeleniewski. Goście dobrze refleksowo, ale pytanie jak będzie w pierwszym łuku na podwójnym prowadzeniu. Zawodnicy Wybrzeża wyfruną do przodu. Rasmus Jensen musi się bronić. Wiktor Trofimow ponadciąga Jeleniewski, a i Miedziński będzie chciał jeszcze coś tutaj powiedzieć. Jeleniewski teraz na prostej startowej już wyprzedził Trofimowa. 4-2 dla Wybrzeża. Pytanie na jak długo, bo jeszcze jest Miedziński. Miedziński w kontakcie z Trofimowem. Ta walka o punkty będzie kluczowa dla losów biegu numer 5. Z przodu mi zagrożony Rasmus Jensen, za jego plecami Jeleniewski już odjechał, a Trofimow musi nasłuchiwać, z której strony tamten miedziak będzie nadciągał, bo to jest pewne, że zbliża się z każdym okrążeniem. Czasu ma jednak bardzo, bardzo mało i ciężko tutaj będzie zawodnikowi Polonii jeszcze punkcik wytrzeć. Kto wie, może na ostatnim łuku Trofimow cały czas trzeci. On dosyć szeroko wszedł w ostatni łuczek i wybronił się. I punkt cenny dla gości, co oznacza pierwsze biegowe zwycięstwo przyjezdnych. 16-14 w tym spotkaniu w dwumeczu. Na prowadzenie powraca Wybrzeże. Punkcik za punkcik tak naprawdę. Świetne to widowisko tutaj na pierwszym okrążeniu nam stworzyli zawodnicy. I tak naprawdę proszę zobaczyć, jak upadek w pierwszym wirażu, w pierwszym biegu, czy też wykluczenie z pierwszego biegu w przypadku Adriana Miedzińskiego, jak namiesza troszeczkę w głowie. Adrian tutaj ze startu równo poszedł z Wiktorem, przegrał go na dojeździe, wyjeżdża na zewnętrzną część toru, Rasmus po zewnętrznej, Wiktor na kwadratowo, ale utrzymuje się przy kredzie i całą robotę dla Daniela Jeleniewskiego zrobił właśnie Adrian Miedziński. Proszę zobaczyć, jak w drugi wiraż wjeżdża pod Daniela Jeleniewskiego tutaj w tym momencie i tego zawodnika wypycha na zewnętrzną część toru. Adrian wywozi Daniela, on tam chwyta tą przyczepność i tam po tej zewnętrznej był w stanie wyprzedzić właśnie w tym momencie Wiktora Trofimowa. Wiktor po tym nieże błędzie, przejechaniu krawężnikiem pierwszy raz drugiego łuku pierwszego okrążenia, od razu wysunął się na zewnętrzną część toru. Mimo że byliśmy po równaniu toru, wiedział, że po tej zewnętrznej można tam jechać. Jechał po tej zewnętrznej części toru, no a Adrian nie miał na tyle prędkości w swoim motocyklu, żeby móc skutecznie go zaatakować. I to Gdańskie Wybrzeże cieszy się z 4 punktów w tym wyścigu i jednego punkcika więcej w dwumeczu. Zwracam uwagę na Daniela Jeleniewskiego, bo on na łamach sportowych faktów bodajże powiedział, że jeździł, trenował ile się da w tej Bydgoszczy, w Tarnowie, w Lublinie, w Rzeszowie. Z Tomaszem Golobem spędził tutaj też wiele godzin. No i są tego efekty, bo to jest już druga dwójka na jego koncie. Tak, druga dwójka, aczkolwiek ja nie chcę, nie wiem, być jakimś tam wróżbitą. Ja jeszcze mnie nie przekonuje prędkość motocykla Daniela. Jeszcze ten motocykl nie ma tego odjazdu. Proszę, równajmy zawsze do tych najlepszych. No Rasmus jednak odjechał tak, że go nie widzieliśmy nawet kątem oka, skupiając uwagę na rywalizacji dwóch zawodników z tyłu. To Rasmus tak daleko odjechał, że jednak Daniel jeszcze ma coś do poszukania w tym swoim motocyklu, żeby móc nawiązać walkę z Duńczykiem na samym wyścigu. Zajmijmy się biegiem szóstym, bo tu już niewiele czasu do startu, a jadą Jamruk, Żagar, Lahti i Konieczny. Ruszymy przed czasem, na to wygląda. Zagrały motocykle, a spod taśmy znakomicie Żagar, nieźle też Lahti. Czy to będzie 5-1 dla gospodarzy? Lahti został z tyłu. Znakomicie Przemysław Konieczny, on jest teraz drugi, a z przodu już leci
leci Matej Żagar Konieczny. Musi się oglądać Timo Lahti. Dzisiaj na początku pokazał prędkość, potem jakby ją stracił. Zbliżył się teraz nieco Fin do juniora Polonii, ale nie na tyle, żeby zaatakować Konieczny. Dzierży te bardzo ważne dwa punkty dla miejscowych. Ależ to by była historia, gdyby właśnie junior gospodarzy przywiózł lidera gości. Lahti teraz do wewnętrznej broni się Konieczny. Wejście teraz w drugi łuk. Co tam się dzieje? Konieczny swoje. On teraz środkiem toru, Lahti od prawej do lewej, od szerokiej do małej. Nie zmienia to jednak faktu, że jest trzeci. Znów próbował gdzieś przy krawężki złapać prędkość. Ostatni łuk, ostatnia szansa na atak dla Lahtiego. Przycina do wewnętrznej. Lahti, czy on to zrobi? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Chyba Konieczny się wybronił. Chyba tak. Ciężko stwierdzić, dopiero będziemy mogli obejrzeć powtórki. Na pewno pan sędzia też już spogląda. Widzimy tutaj przez szyby, że pan sędzia już spogląda na monitory, żeby móc orzec ostateczny wynik tego biegu, bo Timo Lahti jest za grzecznym zawodnikiem, mam wrażenie. To aż się prosiło momentami o wejście. Nie, no Przemysław Konieczny. Zdecydowanie, wyraźnie tak jest. O pół koła, tak bym to nazwał. Jeszcze jedna powtóreczka. 5-1. Ogłoszone teraz właśnie. Timo Lahti nawet nogę wyciągnął, żeby była szybciej w mecie, ale nic to nie dało. No nie, zdecydowanie ta powtórka nam wszystko tutaj zobrazowała bardzo, bardzo dokładnie. No i nie wiem, czy nie mamy momentu meczu, bo jeżeli Przemysław Konieczny wygrywa z dwójką koni pociągowych Wybrzeża Gdańsk, którzy mają ten wynik ciągnąć, no to tutaj nie będzie dobrze dla Zdunek Wybrzeża Gdańsk. Przemysław Konieczny, który zrobił manewr Wiktora Przyjemskiego. Nie, że manewr Wiktora Przyjemskiego. Pojechał, proszę zobaczyć, przegrywa start, prosty motocykl, ciach, wszyscy wyłamani, on wjeżdża przed Jakuba Jamruga. Timo troszeczkę się wystraszył, mam wrażenie. Myślał, że dojedzie do samego płotu tutaj młody zawodnik z Bydgoszczy. W tym momencie spogląda, ale nie dojechał Przemek Konieczny do samego płotu. Gdyby Timo odprostował ten motocykl i pojechał tam gdzieś, proszę zobaczyć, jak szwetam ten wątek, jak świetnie wykorzystuje całą szerokość toru Matej Żagar. To odbicie się od bandy na prostej powoduje, że ten jego motocykl jeszcze przyspiesza. On to robi na prostej, ponieważ na twardym torze to koło mieli sobie po twardej nawierzchni, gładkiej, śliskiej, a jak odbije się w tym nasypanym, trzeba ułożyć troszeczkę motocykl pod kątem, dostaje takiego strzała, dostaje takiego cuga, dostaje jeszcze dodatkowej prędkości. No, Matej wygrywa ten bieg, ale największe brawa jednak skierowałbym do Przemysława Koniecznego, który no, wygrać na 5-1, to chyba każdy z kibiców Polonii Bydgoszcz brałby taki wynik w ciemno w biegu numer 6. No i mogą rozpoczynać harce taktyczne goście, no ale w tym biegu ciężko jest coś znaleźć. Startują Miłosz Wysocki i Rasmus Jensen. Rasmus Jensen, który tak naprawdę w pojedynkę ciągnie wynik gości. Rasmus Jensen, który musi jeszcze dostosować tą prędkość do tych warunków, bo te warunki, ta nawierzchnia się troszeczkę odsypała, już można jeździć po zewnętrznej, to też sprawia, że te motocykle muszą się spisywać, być dopasowane troszeczkę inaczej. No i cała nadzieja w Rasmusie, no bo jeżeli on by miał tutaj przegrywać z zawodnikami Polonii, no to chyba będziemy znali pierwszego półfinalistę playoffów Ewiner pierwszej ligi. A jedą przecież Bierę i Michajłow, którzy byli bardzo szybcy w swoich pierwszych startach. Którzy wygrali swoje pierwsze wyścigi, więc zacieramy ręce na widowisko. Zacieramy ręce, czekamy jeszcze, aż Olek Michajłow zajmie swoje miejsce pod taśmą. On najbliżej krawężnika się ustawia i za chwilę oni wszyscy ruszą, a my będziemy świadkami, mamy nadzieję, wielkich emocji. Michajłow, Wysocki, Bierę i Jensen. I bardzo dobrze Jensen, znakomicie wręcz jest pod taśmę, on będzie prowadził. Tak się dzieje tu bez niespodzianek, ale słyszy na pewno Keneta Bierę. Nie, broni się Rasmus Jensen, jest z przodu i już po szerokiej, tam gdzieś po granicy tego cienia, który pada jeszcze fragmentami na tor Bierę, bliżej wewnętrznej. Na razie to jednak nie przynosi rezultatów. Jensen już złapał prędkość, już wie, którędy jechać i tylko powiększa przewagę nad parą gospodarzy.
że z tyłu raczej bez niespodzianki Miłosz Wysocki dzieli gdańszczan para miejscowych Bierę i Michajłow. I tego się można było tak poprawnie w tym biegu spodziewać. Rasmus Jensen być może, jeśli tutaj żadnej katastrofy nie będzie, to zapisze sobie kolejne 3 punkty. I ja tak tylko patrzę w program, co tam się dalej może wydarzyć, bo jakieś mam takie przeczucie, że zobaczymy go jeszcze z rezerwy taktycznej. Koniec tego biegu bez większej historii. 3-3. No cóż, Rasmus Jensen dzielnie stawia opór, ale potrzebuje ewidentnie kolegów. Tak, potrzebuje bardzo, bardzo, bardzo kolegów, ponieważ sam jeden osamotniony tydzień temu, 5 dni temu mieliśmy 3 muszkieterów. Tam jechało 3 zawodników, którzy dawali radę. Tutaj niestety tylko, albo stety dla chociaż Wybrzeża Gdańsk daje radę Rasmus. Ten jego motocykl taki narowisty, ale jadący do przodu. Proszę zobaczyć ze startu, jaka sylwetka, niczym Greg Hancock, Billy Hamill przewieszeni w lewo na tych swoich motocyklach. Też byli koło uniesione, skręcona kierownica. Rasmus, któremu tam nie myślał nawet o zamykaniu zawodników, pojechał na tą zewnętrzną część toru, pojechał w tą nasypaną część toru, gdzie uzyskał prędkość. O, to jest ten moment, wygięty, skręcony, niczym Billy Hamill w 97 roku, mam taki obrazek chyba w Pradze. Taki jego świetny start, właśnie też z powtórek. No Rasmus, który odjechał Kennethowi, który odjechał dwójce swoich rywali, ale tu na pochwałę muszę wrócić do zawodnika, który przyjechał ostatni, do Miłosza Wysockiego, który ten 18-latek utrzymywał dystans do zawodników bydgoskiej Polonii, co na pewno może cieszyć Eryka Iwbiaka, który wystosował ciężkie słowa pod kierunkiem swoich podopiecznych. Ale no, to jest jego taktyka, to jest jego polityka prowadzenia zespołu, aczkolwiek bardziej skłaniałbym się, już analizując to, do wypowiedzi Tomka Goloba, że na treningach trzeba ostro, ciężko pracować i opierdziulać. No i w brudu najlepiej prać wewnątrz, oczywiście. Tak. My patrzymy na statystyki. Gdańsk, dziura na dziurze, tylko Rasmus Jensen jedzie swoje, martwi na pewno, no Kuba Jamruk, ok, powrót po kontuzji, Timo Lahti, nie do Poznania, Wiktor Trofimow, tutaj też można trochę zarzucić. To na pewno, no tutaj mając Abramczyk, Polonię, Bydgoszcz, na pewno to jest bardziej wyrównany skład, ale wracając do Gdańska. Gdańszczanie tak sobie mogą tylko powiedzieć, że gdyby tam nie było jednego mniej, drugiego mniej w Bydgoszczy, no ale tutaj punktuje u gospodarzy każdy właściwie. Dokładnie, a no kują poza jednak te 2-0 Kuby Jamroga, kują, on jechał w Szwecji chyba we wtorek, też na początku też nie mógł się dopasować, chyba 3 biegi przyjechał ostatni. No Kuba po tej kontuzji nie jest sobą, a z perspektywy swojej i wspomnień mogę powiedzieć, że jazda z jakimikolwiek dolegliwościami nie jest dobra, nie jest przyjemna. Niestety te wyniki są jakie są i zaś to rzutuje na obraz całokształt zawodnika. Czasami jednak lepiej wziąć, odpocząć, usiąść w domu, obejrzeć te zawody, dojść do siebie i w pełni sprawnym wyjechać na tor. Ból głowy, jeśli chodzi o Wybrzeże Gdańsk. Czy uda się znaleźć jakieś na nie lekarstwo? Będziemy się przekonywać po przerwie. Na nią zapraszamy serdecznie Państwa. Wracamy po krótkiej przerwie do Bydgoszczy. Abramczyk Polonia w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym prowadzi ze Zdunek Wybrzeżem Gdańsk różnicą 6 punktów, 24-18. Błyszczy dzisiaj na owalu w Bydgoszczy Rasmus Jensen, niepokonany, niesamowitą armatę ma pod sobą, wykręca najlepsze czasy. No i teraz będzie rozmawiał z Łukaszem Bęcem. Jesteśmy w parkingu, dziękujemy pięknie. Mateusz Rasmus Jensen razem z nami. Zacznę tak dosyć nietypowo, bo w duńskim żużlu często jest tak, że bierze się klamoty, tak zwane części silnika żużlowego od popularnych tunerów, tu w przypadku od Fleminga Graversena, i składa je własny tata. Podobnie robi Kenneth Bierre. Czy to jest sposób na sukces Rasmusa Jensena? Hello Rasmus, you fly in and this is unusual situation, but in Danish speedway actually is usual when you take in the parts from good tuner and your own dad put the parts all together. This is a good way to achieve a success in speedway. Yeah, sometimes, but like the engine I was on last Sunday in Gdansk,
And today is brand new from Fleming and it hasn't even had the first service yet, so that's completely built from Fleming. That's what we do. We buy a complete engine from Fleming. And then my dad just like service it and I buy the parts from Fleming and some parts Fleming service and some part my dad service. So save me some money and keep Fleming not so busy. To jest piękna historia i jadę na nowym kompletnym silniku od Fleminga. On został kupiony i na tym silniku jechałem również podczas niedzielnego meczu w Gdańsku. Tym razem tata go nie dotykał, ale często bywa tak, że serwisuje mi te silniki, to pozwala mi zaoszczędzić trochę pieniążków i sprawia, że Fleming nie jest zbyt zajęty. A teraz już wracamy nad ziemię. Jest bardzo szybki, jedzie w Bydgoszczy póki co po komplet i na pewno jest zadowolony z tego, że wciąż jego domem będzie Gdańsk. You fly in here, also in Bydgoszcz, but this is only, this is also good information for you that you know your place on this planet, so you will stay in Gdańsk for the future. Yeah, I like being place on the planet. We're all gonna die at some point, aren't we? Yeah, but I'm quite happy to stay. It's a nice city and connections to Sweden, and that is easy with the ferry. And Billund and Gdansk flight is cheap with the airplane, so it works pretty good for me. Dla mnie to działa bardzo dobrze. Oczywiście każdy z nas ma miejsce na ziemi i każdy z nas umrze, tak sobie zażartował, ale to święta prawda, Rasmus. Ale wracając do tego, Gdańsk jest super z powodu miasta, które jest piękne, ale też logistyki, bo z Billundu mogę sobie wylądować na lotnisku Lecha Wałęsy w Gdańsku, a też promy to nie jest problem. A poza tym bardzo się cieszę, że mogę dalej startować w Gdańsku. Tyle Rasmus Jensen, tusen tak Rasmus, dziękuję bardzo. Jo, tak. Dziękujemy za tę rozmowę. Słowa uznania dla Rasmusa. Ważny punkt logistyczny to Gdańsk dla Duńczyka. No i lata na tym nowym silniku od Fleminga Grewersena, który przygotowuje tata. My, Tomku, przejdźmy jeszcze, wróćmy do wyścigu szóstego. Tam wygrał Matej Żagar, także popisał się niezłym i refleksem i niezły czas wykręcił, ale interesuje nas przede wszystkim jazda Przemka Koniecznego, no bo obronił się przed bardzo groźnymi atakami Timo Lachtiego. Pytanie, czy groźnymi, bo być może pojechał zbyt grzecznie, jak powiedział Mirek Jabłoński. Na pewno Przemek jechał bardzo dobrze i zastosował manewr Wiktora Przyjemskiego na tym pierwszym łuku po starcie, bo jechał totalnie w krawężniki, objechał swoich konkurentów Lachtiego i Jamroga i jedzie drugi za Matejem. Matej już jakby odzyskał tą świeżość i to, co powinien mieć, tą szybkość, której powinien mknąć i to już widzimy, że jest. Natomiast konieczny... Czy Lachti coś mógł więcej tutaj zdziałać pewnie, według ciebie? Pewnie mógł, gdyby pojechał jeszcze bardziej twardziej lub też by wykorzystywał, był bliżej koniecznego. Natomiast starał się jechać jego śladem, delikatnie za, pod, ale nie mógł, chyba ten sprzęt nie jest na tyle szybki, żeby właśnie tak jak Matej, czy tak jak Rasmus Jensen jechał szybko, ale tu widzimy, jak wjeżdża na metę i wykorzystuje to, że ten motocykl koniecznego jedzie szybko. Widać, że jest lepiej, jak było w pierwszym biegu. Wyciągał wnioski, a pewnie się cieszymy, i cieszy się konieczny, że Lachti pojechał tak, a nie inaczej, bo to jest bardzo dobry, doświadczony zawodnik, który w Gdańsku jechał dużo, dużo lepiej jak w tych pierwszych biegach w Bydgoszczy. Jest to zastanawiające, bo jeżeli Rasmus Jensen jedzie szybko i potrafi znaleźć to coś, to przecież oni powinni między sobą rozmawiać i podobnie zastosować. I to jest właśnie takie zastanawiające, że dwójka i dwie jedynki, kiedy Lachti w tym Gdańsku no, mało traci punktów, jedzie dużo, dużo szybciej. Ale dla Abramczyk Polonii Bydgoszcz to jest, myślę, że znakomita wiadomość, że Lachti sobie do tej pory, nie radzi. No pewnie. Mówiliśmy o wyścigu szóstym, przed nami bieg ósmy, ale zanim do komentatorów przenosimy się do parku maszyn, do Kingi Sylwestrzak. Tak, to troszeczkę uzupełnienie do twojej analizy i pana Tomka właśnie biegu szóstego, ponieważ Przemek Konieczny po tym, jak od razu zbiegł z motocykla, przyszedł na stanowisko reporterskie i mógł liczyć na dużą liczbę wskazówek od swojego klubowego kolegi, tutaj Wiktor Przyjemski. Naprawdę w dość ekspresyjny sposób i w krótkich żołnierskich słowach wytłumaczył Przemkowi, jakie błędy popełnił. Tyle ode mnie.
Jesteśmy, drodzy Państwo, jesteśmy. Ja sobie tylko uzupełniam to, że z ZZ-ki w kasku żółtym pojedzie Jakub Jamruk z Adriana Gałę. Tu specjalnego pola manewru Eryk Jóźwiak nie ma, no bo tak to się wszystko układa, że Wiktor Trofimow będzie musiał jechać w biegu 11. Tak, dokładnie. Tutaj już się nam te wszystkie niejasności wyjaśniły, bo wiadomo, że każdy z nich po razie będzie musiał jechać. Raczej juniora Eryk Jóźwiak nie wsadzi za zastępowanego zawodnika. Bardzo trudne zadanie przed gośćmi, biorąc pod uwagę to, jak się prezentują. Widzieli Państwo dotychczasowy dorobek punktowy. Trofimow i Jamruk dzisiaj nie powalają, w przeciwieństwie do Przyjemskiego, to standardowo, ale też Żagara, który po pierwszym nieco gorszym starcie, w drugim już truje z trójeczką i wszystko zaczyna się po stronie Słoweńca zgadzać. Oni są niemalże gotowi i jeszcze ostatnie poprawki, jeśli chodzi o Wiktora Trofimowa, i można jechać z biegiem ósmym, a więc więc raz jeszcze Żagar, Trofimow, Przyjemski, Jamruk. To przez pól zewnętrznych Jamruk i Przyjemski. Przyjemski z przodu, ale też Żagar robi swoje. Będzie 5-1 dla Polonii, będzie 5-1 dla Polonii, chociaż jeszcze jest w kontakcie Trofimow. Trofimow teraz szeroko, szeroko będzie atakował Żagara. Napędza się, ale tej prędkości po prostu chyba nie ma, bo stracił metr, może dwa. Cały czas jednak w kontakcie z Żagarem jest Trofimow. Ciągle musi uważać zawodnik Polonii, który w tej chwili jedzie drugi, bo Trofimow chyba już połapał, gdzie tu trzeba się napędzać i tylko tej prędkości brakuje gdzieś w sprzęcie Trofimowa. Odjechał już w swoją galaktykę Wiktor Przyjemski. On pewnie po trzy punkty podąża. Jeszcze jedno okrążenie mu pozostało za jego plecami. Żagar też już ta przewaga zaczyna być, no delikatnie rzecz mówiąc, zauważalna, ale to już jest kilkanaście, myślę, potężnych metrów. 5-1, kolejne 5-1 dla Polonii, 29-19. Zaczyna się to powiększać w bardzo niepokojącym tempie. Tak, w niepokojącym tempie oczywiście dla Stunek Wybrzeża Gdańsk, bo w kontekście przegrania okej, ale przypomnijmy jeszcze raz o Lucky Loserze, że to jest jedna z drużyn, która z najlepszym bilansem będzie mogła zameldować się w fazie półfinałowej i tutaj muszą walczyć o każdy punkt, bo tutaj każdy jeden pojedynczy punkcik może zadecydować o tym, kto znajdzie się w tej grupie półfinałowej. Świetnie ze startu kask czerwony i kask niebieski. Tutaj nie ma w ogóle nic do powiedzenia ani kask biały, ani kask żółty. Wiktor Przyjemski po zewnętrznej części toru rozpędził swój motocykl. Matej został przy kredzie, wiedząc, że nie może puścić nikogo, że jedzie po równaniu. Wie, że tam jedynie może spodziewać się jakiegoś ataku, a teoretycznie po prawej stronie powinien być jego kolega z pary. Wiktor, który przywozi systematycznie trójeczki w tym sezonie i kolejną dorzuca do swojego konta. Na pewno może niepokoić trzecie zero Kuby Jamroga i... Ale ja się stałem, czy to nie będzie ostatnie zero, patrząc na biorąc pod uwagę różnicę punktową. Tak. I to, że już Jensen wskakuje teraz za Jamroga, to jest oficjalna informacja w kasku białym w biegu 9. Dokładnie. Trzeba będzie puszczać już tutaj najlepszych zawodników, jakich się ma w drużynie. No na pewno widzimy tylko dwóch takich. I Timo Lahti i właśnie Rasmus Jensen, oni w dwójkę będą musieli pociągnąć tutaj ten wynik, żeby wyjechać z jak najkorzystniejszym bilansem w dniu dzisiejszym z Bydgoszczy. No właśnie, ale żeby Gdańsk mógł tutaj jeszcze jakkolwiek powalczyć, no to do Jensena musi ktoś dołączyć. Najprędzej, myślę, może to zrobić Timo Lahti. On właśnie z Jensenem w parze w biegu 9. No ale właśnie, pytanie, czy poszły te korekty w sprzęcie? Tak, ciekawe, czy poszły. Tutaj trzeba troszeczkę sprostować, że Timo Lahti nie jedzie na silniku w tym biegu, przynajmniej Fleminga Graversena. On w tym roku przesiadł się na Kugelmana. On w tym roku te świetne wyniki w Gdańsku robi właśnie na silnikach tego tunera. I jeżeli dobrze dostrzegłem z oka kamery na naszym monitorze, również dzisiaj w tym biegu przynajmniej jedzie na tym właśnie silniku od tego tunera. Ale to może
nasi wysłannicy w Parku Maszyn dokładnie ustaną. Tak, tak, mamy wybitnych speców, którzy tam wszystko wywęszą i za chwilę będą weryfikować. My skupiamy się na tym, co na torze po do startu pozostało już niewiele. A to oznacza, że warto przypomnieć obsadę tego biegu. Lahti, Bierę, Jensen, Michajłow. Zbyt daleko od taśmy jeszcze Jensen, ale wszystko się zgadza. Taśma Olega Michajłowa. No to Wiktor. Będzie musiał teraz szybko uporać się ze swoim sprzętem, bieg po biegu, tak to nazwijmy, bo sądzę, że to on zamelduje się w miejsce zawodnika, który dotknął taśmę. Chyba nie mamy wątpliwości, bo stał tak bardzo blisko tej taśmy. Zauważyłeś, że czasami zawodnicy jeszcze mają ten bufor bezpieczeństwa, te kilka centymetrów, a on tutaj na... Ale zobacz, bardzo blisko też taśmy stał Lahti. Tak, tak, tak. To wygląda tak, musisz stać i tak nieruchomo. Jeżeli wiesz, że jesteś pewny tego, że stoisz nieruchomo, że twój motocykl nie pociągnie, no to stajesz jak najbliżej. Każdy centymetr jednak odgrywa rolę, ma znaczenie i widzimy potwierdzenie wyników. Kask niebieski, Olek Michajłow zostaje. Jedna skrzynka, wykluczony z tego wyścigu. A z rezerwy za Olega Michajłowa Przemysław Konieczny. A pomyliłem się. A pomyliłeś się, ale wiesz co, ja tak pomyślałem... Żeby nie jechać bieg po biegu, że troszeczkę oddać odpocząć. Wiesz co, ja tak bardziej komediowo pomyślałem, żeby się księgowa wypłaciła po prostu. Bo dzisiaj lata Wiktor Przyjemski, ale swoją drogą Przemek Konieczny zasłużył po prostu też tym swoim ostatnim startem. Tak, dokładnie, tutaj masz rację, aczkolwiek no na pewno względy zdrowotne też tutaj mają ogromne znaczenie i żeby nie nadmiernie eksploatować Wiktora Przyjemskiego, który jechał bieg wcześniej, no to pojedzie Przemysław Konieczny w jego miejsce. A tutaj wróćmy może przy chwili czasu do świetnej wypowiedzi Rasmusa Jensena. Proszę zobaczyć, świeży silnik wzięty od Fleminga Graversena na ostatnie zawody. Nowy silnik, nowa jednostka. Nie wiem, czy Tomek na przykład miał często, gęsto tak, że dajmy na to w połowie sezonu kupował silnik i on razu pasował. Ale mamy meldunek od Łukasza. Bardzo ciekawa sytuacja, ambicje sportowe przed momentem w parkingu. Wiadomo, że co wyścig masowany, opatrywany jest Wiktor Przyjemski. Przy taśmie oczywiście z regulaminu kogokolwiek z seniorów jedzie junior. Gotowy od razu był natychmiast Przemek Konieczny, ale słysząc to z kozetki lekarskiej zerwał się Wiktor Przyjemski. Trzeba było go tutaj troszeczkę uspokoić, ale w pozytywnym sensie Wiktor odpoczywa i spokojnie zabieg jeszcze trwa, a Przemek sobie zapewne poradzi. Także widać, jak rwą się młodzi zawodnicy do jazdy. Dziękuję pięknie. No jak sprzęt jedzie, no to wiadomo, że się zawodnik rwie. Tak, dokładnie. Jak sprzęt jedzie, to się zawodnik rwie, ale też wynik jest stabilne dla bydgoskiej Polonii. Na pewno gdyby ten wynik był niekorzystny, to wykorzystywaliby w każdym biegu Wiktora. Ale wracając, rzadko zdarza się tak, żeby nowy silnik ciach pach od razu tak pasował. No chwała za to, no bo na razie spisuje się rewelacyjnie i chyba przegrał tylko pierwszy bieg w Gdańsku, z tego co pamiętam, Rasmus Jensen. Tak, a tak z przeciwnikiem jeszcze nie przegrał. Lahti, Bierę, Jensen, Konieczny, oni już są gotowi, kontroluje to jeszcze kierownik startu i za chwilę będziemy jechać jeszcze raz z biegiem dziewiątym. Znów dobrze, refleksowo goście, pytanie czy to się przełoży na wynik. Jensen swoje, Lahti swoje, z tyłu gospodarze do tego nie przywykli miejscowi fani. Już Kenneth Bierę, on już zaczyna swoje szaleństwa, przebija się na drugie miejsce, pytanie na jak długo, bo jest kontra Lahtiego. Lahti teraz bliżej wewnętrznej, zamyka mu tam bramy Kenneth Bierę, jest już drugi. Bierę jedzie swoje, ale cały czas Lahti ma kontakt z zawodnikiem Polonii. 4-2 dla Wybrzeża układa się ten bieg. No jest to delikatny, bardzo delikatny i subtelny promyczek nadziei. Z tyłu Przemysław Konieczny raczej z dużą stratą pokonuje kolejne metry w tym biegu. No ale on już, można powiedzieć, swoje zrobił, chociaż na pewno chciałby i kibice miejscowi
liczą na to, że zrobi nieco więcej. Rozjechała się cała stawka. Goście doczekają się kolejnego biegowego zwycięstwa i te straty troszeczkę się zmniejszą. 3 punkty dla Jensena, 2 dla Kenneta Biere i 1 dla Timo Lahtiego. No i właśnie, Mirek, czy to jest jakiś, nie wiem, powiew optymizmu dla Timo Lahtiego? No bo jednak wyglądało to do pewnego momentu nieźle. Później Kenneth Biere zrobił swoje. Tak, tak jak powiedziałeś, do pewnego momentu wyglądało to nieźle, ale znowu nie wiem, czy mam wrażenie, że troszeczkę łokieć może mógł pójść w ruch, ale to zobaczymy na powtórkach i konkretnie chodzi mi o wejście w drugi wiraż pierwszego okrążenia, bo tam Timo Lahti i przycinający pod niego Kenneth Biere. Proszę zobaczyć, to jest właśnie ten moment. Spojrzał i nie wiem, czy z tej perspektywy znowu kamery było widać, że jest przed Kennethem, mógł troszeczkę zjechać do lewej części toru. O, w tym momencie, no, czy może już to było za późno, ale widzę jedną prawidłowość. Na pewno świetne starty ma Timo Lahti na tym motocyklu. Kapitalnie wyjeżdża spod linek, kapitalnie rusza ten jego motocykl, ale tej prędkości w polu jednak troszeczkę brakuje. Proszę zobaczyć, że jednak walka trwa tylko do pierwszego kółka, może półtora okrążenia, a później już Kennedy, tak jak we wcześniejszych biegach, zawodnicy inni odjeżdżają jemu i nie jest w stanie nawiązać równorzędnej rywalizacji. Tak jak jemu odjeżdżają, tak wszystkim odjeżdża Rasmus Jensen, który jest dzisiaj w wybornej formie. Tak, znakomicie Rasmus Jensen. Zagrożona jest liczba 21 chyba, bo to już oczko? Była taktyczna. No kto wie, 4 starty za nim, wszystko się zgadza. Czas też jeden z lepszych, 63,5. Tak patrzę, czy to nie jest najlepszy czas? No nie, najlepszy czas nie, ale też Jensen w biegu piątym, 63,31. Wyglądało to znakomicie. My uciekamy do studia, a to dlatego, że będzie miał właśnie Rasmus Jensen na naszych ekranach bieg po biegu i przysługuje mu dodatkowy czas. Chwila odpoczynku dla Rasmusa Jensena, który, o czym już mówiliśmy, przedłużył kontrakt ze Zdunek Wybrzeżem Gdańsk. Czy ta informacja w pewnym stopniu cię zaskoczyła? No bo końcówka tego sezonu, w zasadzie ostatnie mecze, no bo końcówka jeszcze przed nami, w jego wykonaniu jest znakomita. Lata na tym nowym i starym sprzęcie od Graversena, a były zapytania od klubów ekstraligowych w kontekście zakontraktowania Duńczyka. No oczywiście, to od zawodnika zależy, w jakiej lidze chce jechać i w jakim klubie. Być może na pewno ma dobrze, skoro się zdecydował już w trakcie sezonu przedłużyć ten kontrakt. Czy tłumaczył to przed chwilą w rozmowie z Łukaszem. Tak, i być może to jest jego ambicja. Innych ambicji na tę chwilę nie ma. Może chce jeszcze bardziej się rozjechać, żeby te komplety były takie już systematyczne i żeby był niepokonany. Wtedy będzie podejmować inne decyzje, ale tak, dobrze jedzie, dobrze dysponuje manetką gazu, szybki ma sprzęt, wie co robi na starcie i w tym pierwszym łuku, który jest bardzo ważny, ale jedzie spokojnie, a zarazem dynamicznie. Jest na pewno sklejony ze swoim motocyklem, czuje ten sprzęt wybitnie i tak jak Tomek wspomniałeś, no imponuje tą reakcją refleksową już pod samą taśmą. Zobaczymy, jakie będą jego losy. Pamiętamy, że Anders Thomsen czy Mikkel Mikkelsen wypłynęli na szerokie wody po tym, gdy reprezentowali klub z Gdańska. Zobaczymy, jak to będzie w kontekście Rasmusa Jensena. Przed nami wyścig 10, no i Rasmus Jensen na naszych ekranach. Zobaczymy, czy do 4 indywidualnych zwycięstw dołoży kolejne. Mirek, ja muszę powiedzieć, że ja się zaniepokoiłem kilka sekund temu, jak mi zniknąłeś, ale okazało się, że idziesz po plecak. Pomidor. Nie, tak. Oczywiście. Do speakera chciałem iść, ale tutaj widzę, że nie, to lepiej tych korytarzy nie zwiedzaj. Skupmy się na biegu 10. No i właśnie, Rasmus Jensen. Kogo tobie on przypomina? Rasmus Jensen przypomina mi zawodnika, który jest bardzo, bardzo szybki. Tak, bardzo szybki, ale on mi przypomina troszeczkę Nielsa Christiana Iversena, który też w późniejszym wieku zaczął dysponować bardzo dobrą formą i tutaj no, może to zbyt mocne porównanie, ale to jest kolejny Duńczyk, który nie od wieku juniora takim jest dobrym zawodnikiem, ale po czasie. Pokazuje to, że mając 20, prawie 30 lat można... Zbyt mocne to było w porównaniu do Jasona Doyle'a. On też w pierwszej lidze fajnie śmigał. Dobrze, jedźmy zatem. Miedziński, Marciniec, Jeleniewski i Jensen.
pod taśmy bardzo, bardzo równo, co oznacza, że Miedziński w pierwszym łuku prowadzi, dołącza do niego Jeleniewski. Proszę, Miedziński w końcu wykonał znakomitą pracę. Jest w tej chwili drugi na podwójnym prowadzeniu. Bydgoska Polonia będzie ścigał tutaj Rasmus Jensen. No ale pytanie, na ile skutecznie? Kamil Marciniec daleko, daleko z tyłu. Jensen teraz widać rozwija tę prędkość z metra na metr. Jest w kontakcie z Miedzińskim, ale czy uda się wyprzedzić Miedziaka Jensenowi? Na razie jeszcze nie zamyka. Pięknie Adrian Miedziński. Jensen, mocna kontra i znów napędzanie się, szukanie prędkości, którą przecież jeszcze kilka minut temu Jensen dysponował. Będzie ciężko. Ostatnie okrążenie na prowadzeniu. Daniel Jeleniewski, jego też za chwilę będziemy przecież chwalić. A Jensen teraz wyprzedzi, czy nie, tego Miedzińskiego? Miedziński, ostra ta będzie walka w ostatnim łuku. Bliżej wewnętrzny Jensen po szerokiej. Miedziński, Jensen chyba to wytrze, wydarł. Ma dwa punkty, chociaż liczył pewnie na więcej, ale z przebiegu tego wyścigu może być usatysfakcjonowany Jensen, że chociaż te dwa punkty udało się wydrzeć. Tak, dokładnie, a tutaj owacja na stojąco, nie ma co się dziwić, no bo pokonać tego hegemona tutaj dzisiaj w Bydgoszczy to nie jest łatwa sprawa, a udało się to temu, na którego nie wiadomo, czy aż tak bardzo liczyli. Daniel Jeleniewski, który przywozi jakże cenną trójkę dla bydgoskiej Polonii. Tutaj proszę zobaczyć ze startu, jak bardzo nie ułożył się Rasmusowi ten start, ale jeżeli będziemy mogli jeszcze raz obejrzeć powtórkę, nadziałby się tu na swojego zawodnika na koło Adriana Miedzińskiego. Jak ten start szedł po twardym wyślizganym, to o czym czasami wspominamy, że czwarte pole jest dobre do pewnego momentu, kiedy nie jest rozjeżdżone. Tamten luźny materiał się rozjechał, wyjechał i te jego tylne koło jechało właśnie po tej twardej nawierzchni. Nie miało odepchnięcia nic pod bieżnikiem, nie miało odepchnięcia, nie mogło zaprzeć się o żaden materiał, no i musiał walczyć na dystansie. Ja nie mam osobiście nic przeciwko temu, żeby Rasmus przegrywał starty, no bo stworzył nam tu świetne widowisko, świetnie walczył do ostatnich metrów z Adrianem Miedzińskim. Tutaj może troszeczkę go pociągnęło lekko i wjechał przed nos Adriana, który się napędzał po zewnętrznej części toru, ale Adrian przyciął, jednakże nie był w stanie odbić tych dwóch punktów. Ale to jest radość, popatrz. Ja mam przed oczyma upadek, jak ten gościu leci, kask mu zlatuje, a tutaj teraz wiwatuje ze zwycięstwa i to jest świetne, że Daniel, który naprawdę miał tutaj wiele przygód, jest w stanie dorzucić bardzo cenne punkty dla bydgoskiej Polonii. No, o karierze Daniela Jeleniewskiego to można książki pisać z pewnością, a teraz patrzymy na punkty, no poza nami kolejna seria startów. Jeśli chodzi o gości, no to tutaj i wszystko po staremu. Tak jest, brakuje trójek, no przede wszystkim Lahtiego, on tutaj miał punktować o wiele, wiele lepiej. Jeśli chodzi o gospodarzy, tutaj już każdy dorzucił punkcik, no Bartosz Głogowski jeszcze nie miał okazji po prostu wyjechać, no ale z tych, którzy jechali, to każdy chociaż ten punkcik dorzucił. Adrian Miedziński, słabsze te dwa pierwsze występy, no powiedzmy półtora, ale teraz już wyglądało to dużo, dużo lepiej, chociaż tak jak widzieliśmy, przegrał na dystansie. Ale nie z byle kim przegrał na dystansie. Oczywiście. Więc i długo tutaj się bronił. Tak, tutaj mamy bieg po biegu, no ta seria znowu wygrana czteroma oczkami przez bydgoską Polonię, którzy powiększyli swoje prowadzenie w tym meczu do 10 punktów. Dobrze, my proszę Państwa uciekamy teraz do studia. Jestem ciekaw, co tam będą panowie analizować. Początek dla miejscowych na pewno trudny, po trzech wyścigach 9-9, problemy Adriana Miedzińskiego, teraz delikatne przełamanie, punkt na jego koncie, no ale zachwycił przede wszystkim Daniel Jeleniewski. Popracowaliście, jak wspominałeś Tomku, w kwestiach sprzętowych, sprzęgło, świeca i tak dalej. Widzieliśmy fantastyczną radość Daniela, bo pokonał nie byle kogo. Bo to, co Daniel wykonuje na treningach, to właśnie dzisiaj jest efekt i nie tylko w Gdańsku, ale też i u siebie na torze i to jest ta radość. Widzimy, jak Daniel z tego trudnego trzeciego pola wystartował dobrze i pojechał na zewnętrzną, w tą pierzynkę, która jego, że tak powiem, ten jego sprzęt pomknął i momentalnie odjechał. Odjechał, tak. To znaczy, że ten silnik, motor w tym momencie jest dobrze doregulowany do tej nawierzchni. Tutaj Adrian Miedziński
odbiera ataki Rasmusa Jensena. Rasmus jest bardzo trudnym przeciwnikiem, bo nie dosyć, że ma szybki sprzęt, to też dobrze jedzie. I buduje tą prędkość, buduje ten atak, jak widzimy tutaj z wewnętrznej na zewnętrzną, znowu szykuje pod wewnątrz. Chce wyprzedzić Adriana Miedzińskiego, potem tutaj od zewnętrznej próbuje, potem przechodzi znowu na zewnętrzną. I tutaj zaraz zobaczymy, jak w tym momencie zmienia decyzję i jedzie bardzo ciasno i wchodzi w ten rytm, w tą drogę Adrianowi. Adrian no niestety musi zmienić tor jazdy, jak zmienia tor jazdy, to jakby wytraca tą prędkość i ogrywa na ostatnim okrążeniu, a tak naprawdę przed metą przyjeżdża przed Adrianem Miedzińskim. Dobrze Adrian jechał, oczywiście ciężko jest się podnieść po dwóch zerach pierwszych z przodu. Ta jedynka jest bardzo cenna, bo to jest 4-2, a nie 2-4 do tyłu, więc ten wynik jest stabilny dla Bydgoszczy. Komfortowy, 10 punktów. Tak, ale nie zapominajmy, że jeszcze mamy parę biegów i ten komfort, który jest, a ja naliczyłem, że to jest 7 punktów, tak, to nie jest taki zbyt duży, bo jakimkolwiek defekcie czy jakimś problemie przy upadku, ten komfort może zamienić się w dyskomfort, więc ja bym tutaj raczej proponował, żeby wszyscy byli skupieni i w każdym biegu dali 100% dla swojej drużyny oczywiście. To na pewno, ale jednak patrzymy w program, proszę Państwa, no i tego solidnego wsparcia Rasmusa Jensena nie widzimy za bardzo. Znaczy tak, Rasmus Jensen wsparcie daje, tak, natomiast... Poza nim? Tak, poza nim jest problem Lahti. Timo Lahti, który dwie dwójki, dwie jedynki... Taki niewyraźny dzisiaj. Nie urywa, tak, nie urywa serca. Natomiast reszta jedzie dość słabo i tutaj bym podpowiadał trenerowi Erikowi Jóźwiakowi, żeby dużo pracy wsadził właśnie w podczas treningów i z tymi zawodnikami, którzy mają najwięcej problemów jakichkolwiek, czy regulacyjnych, czy sprzętowych, tam wtedy to zaangażowanie, żeby było jak największe, bo to, co w przeciwieństwie do Bydgoszczy, co nam pokazuje zespół, jest pełny. Nawet gdy ten problem Adriana z wykluczeniem i to widzimy, jak Przyjemski walczy, jak Konieczny walczy. Chociażby jak... ważne tak, punkty, tak, a poza tym ja nie mówię o Mateju Zagarze, który jego powinnością jest co najmniej 10-12 punktów i tutaj nie ma z jego strony żartów i on to na pewno zrobi, ale Daniel Jeleniecki unosi serce w Bydgoszczy, bo to jest chyba chłopak, który na ten wynik nie tylko, że zapracował, ale też jemu się ten wynik po prostu należy. A Daniel traktowany jest tutaj w Bydgoszczy jak swój, jak wychowanek. Proszę Państwa, mecz rewanżowy, jeśli chodzi o ćwierćfinały e-winner pierwszej ligi, a więc wszystkie ręce na pokład. No i w Parku Maszyn przy ekipie gości często widoczny jest Krzysztof Lewandowski obok Łukasza Bęca. Wiemy też, że jest Tomek Orwat, dobry znajomy tutaj przecież wychowanek tego klubu. Łukasz? Dokładnie, a na trybunach na pewno, jak zwykle, Michał Robacki i wiele innych znakomitości sprzed lat. Krzysiu jeździ. Przypomnijmy, że jest wychowankiem tego klubu. Sprawdzasz sobie okiem, oglądasz żużel dla przyjemności, czy sprawdzasz okiem, któż to może być twoim rywalem w przyszłym roku w Ekstralidze? Dla przyjemności. Bardzo lubię tutaj do Bydgoszczy wracać na te mecze. Gdzieś tam ten zapał z dzieciństwa, z przychodzenia tutaj i kibicowania został. Także jak gdzieś tam mam chwilę wolnego od swoich obowiązków, to tutaj chętnie zawsze przychodzę. Na pewno jak jest chwila wolna od treningów, to można sobie pooglądać. Bydgoszcz to też twoje miejsce, w którym miałeś swój czas. I czy tak serce bije blisko, że widziałbyś zespół Abramczyk Polonii Bydgoszcz w najwyższej klasie rozgrywkowej? Jasne, myślę, że bardzo fajnie byłoby pojechać derby razem tutaj z Bydgoszczą. Na pewno też ze strony kibiców bardzo by to, myślę, że pomogło obydwu naszym klubom, bo mogę się założyć, że byłyby pełne trybuny. Zobaczymy, jak to będzie. Póki co jeszcze sportowo trzeba walczyć. Droga, choć nieco krótsza, to jeszcze wciąż daleka. Krzysztof Lewandowski, dziękuję pięknie. Uciekamy do naszego studia. Panowie, bardzo proszę. Dziękujemy bardzo. Miło jest widzieć no, zawodników reprezentujących inne kluby na tak ważnych spotkaniach, jak chociażby ten mecz tutaj w Bydgoszczy. Wracając do Rasmusa Jensena, wspominałeś, że on bardzo mądrze planował ten atak. Wspominamy to rozegranie pierwszego łuku w wyścigu 10. Tam miejsca za dużo nie miał, ale też mądrze chciał to rozegrać. Wysunął się na zewnętrzną, próbował ścinać, ale nadziałby się na koło Marcińca. Tak, ale nie spowodował jakiejkolwiek sytuacji niebezpiecznej, a ktoś, kto przywozi regularnie trójki, to nie jest przypadek, tak? I
zawsze patrzyłem w program jakiejkolwiek drużyny i wtedy, kiedy są trójki regularne, to to jest zawodnik, który nie dosyć, że jest dobrze przygotowany, szybko jedzie, szybko myśli i dobrze wybiera drogę. I to jest właśnie ten Rasmus Jensen, który to pokazuje i okazuje się, że nie tylko w Gdańsku, ale też i w Bydgoszczy radzi sobie znakomicie. Tomku, jak widzisz tę trzecią część zawodów, jak na razie 10 punktów przewagi, o tym mówiliśmy, prowadzą miejscowi. Ten wynik może nieco odjechać gdańszczanom, już odjechał, ta przewaga jest wyraźna, ale play-offy sześcioosobowe, dobre rozwiązanie. Wiadomo, że też do półfinałów awansuje lucky loser tak zwany, czyli drużyna z najlepszym bilansem, o tym wspominał już Mirek Jabłoński. Słyszałem wiele takich opinii i czytam, słyszę kto, jaki trener, jaki prezes, ktokolwiek mówi. Ja powiem swoje zdanie. Absolutnie ma to wielkie znaczenie, żeby nie cztery drużyny kończyły sezon, tylko jak najmniej, żeby właśnie ten lucky loser, czy tych sześć drużyn, które mają szansę być w tych playoffach, czterech, a potem w finale, żeby jechali, bo przecież każdy walczy, każdy sezon ma lepszy lub troszeczkę słabszy, bo są też kontuzje, jakieś takie nieporozumienia, które właśnie podczas tych pierwszych czy następnych meczy wychodzi. Wtedy nie ma gdzie tych punktów nadrobić. Natomiast jak jest sześć drużyn, to jest więcej spokoju. Jest nieprawdą, że to nie interesuje kibiców. Kibiców to interesuje i zapewniam, że w tych finałowych, a w tej czwórce będą pełne stadiony. Czy walka w PG, na noże będzie. Tak, w PG Ekstralidze, czy też w pierwszej lidze, więc absolutnie tutaj moje zdanie jest, podzielam to, żeby było jak najwięcej tych właśnie playoffów z sześcioma drużynami, żeby nie tylko sześć, ale też żeby w niedługim czasie powiększyć ligę, bo tych drużyn jest znacznie więcej i wtedy być może zastosować KSM-y, które uśrednią ten wynik, czy też tych zawodników w jednym zespole. Oczywiście są zespoły, które mają nieograniczoną ilość pieniędzy, ale to nie o to chodzi. Sport ma być wyrównany i w tym sporcie jakby wyłaniać tych zawodników, kluby, zespoły i play-offy, więc tego życzę i absolutnie jestem za tym, żeby było sześć drużyn w naszej, czy w PG Ekstralidze, czy w pierwszej lidze, czy w jakiejkolwiek lidze żużlowej. Tomku, to jeszcze jedno pytanie. Wiem, że zawodnicy już wyjechali do biegu 11, także króciutko, za play-outami też byłbyś, bo no, niektóre drużyny już zakończyły tak naprawdę sezon. No to jest zbyt wcześnie, tak? To jakby to właśnie to jest ta przykrość, że te drużyny, które jadą dzisiaj dalej, się cieszą i trybuny, jak widzimy, są wypełnione i coraz więcej. Natomiast te drużyny, które przegrywały, czy też nie mają możliwości dalszego jechania, mamy środek sierpnia, nawet nie, i już drużyny mówią, że właśnie zakończyły sezon. To jest zbyt wcześnie, dlatego powinno być więcej drużyn, więcej zawodów i jakkolwiek to nie będzie wykorzystane, czy tych szans nie będzie więcej, to tylko może być pozytywnie dla tych właśnie drużyn, które będą na miejscu 7, 8, 9, 10 i poniżej. Po prostu one muszą też o coś jechać i mieć tą wiarę, że przy ciężkiej pracy, którą wykonuje się przez cały sezon, będą jechać dalej. Podpisujemy się pod tymi słowami obiema rękoma, a teraz już przenosimy się do naszych komentatorów. Wyścig 11 przed nami. Jak dobrze, Mateusz, że pamiętasz, że jesteśmy jeszcze 20 parę sekund zostało do biegu. Chcieliśmy też troszkę włączyć się do tej dyskusji, ale czasu nie ma. Z ZZ-ki powiem, że jedzie Wiktor Trofimow, no ale tego się mogliśmy domyślać. Jedziemy z biegiem 11. Trofimow, Jeleniewski, Lachty i Bierę. Oni już są gotowi. Ostatnie jeszcze poprawki, jeśli chodzi o ustawienie i Lachtiego, i Jeleniewskiego, ale już można? Można. No to jedziemy. Pięknie to wszystko zagrało, a kto najpiękniej? Na razie bardzo dobrze wyglądał Trofimow, ale już po szerokiej Bierę robi swoje. Przedziera się na prowadzenie 3-3 z tyłu Daniel Jeleniewski, ale widzieliśmy już dzisiaj, że Jeleniewski na dystansie też potrafi śmigać, wyprzedzać i to zwiastuje nam niemałe emocje, tym bardziej, że Trofimow nie jest wybitnie szybki. Timo Lachty też ustawieni parą w tej chwili. Gdańszczanie będą się koncentrować na tym, żeby przypadkiem Jeleniewski gdzieś nie wskoczył między nich, albo nawet przed trasę przeszkodzili sobie goście, czy skorzysta z tego Jeleniewski.
broni się jeszcze Trofimow, który jedzie na tym trzecim miejscu, bliżej wewnętrznej, teraz Jeleniewski, szerzej Trofimow, czy prędkości wystarczy? Na razie jeszcze wystarcza, ostatnie okrążenie, Jeleniewski robi swoje, nie, Trofimow będzie szybszy, Jeleniewski dociska do bandy, zmieścił się tam Trofimow, ostatni łuk do wewnętrznej, będzie, że Trofimow nie, Jeleniewski przywozi punkty, Daniel Jeleniewski, show dzisiaj w Bydgoszczy. Tak, Daniel Jeleniewski, brawa dla niego, brawa dla tego zawodnika. Cisnął do samego końca i wycisnął jeden punkcik. Ograł Wiktora Trofimowa na ostatnim okrążeniu ku uciesze. Tak dużo ludzi jeszcze w Bydgoszczy w tym roku chyba nie widziałem zgromadzonej. Trzeba przyznać, że play-offy przyciągnęły, zrobiły swoją robotę. Tutaj mamy potwierdzenie tychże wyników. Kenneth, który był niewidziany w tym biegu, jechał daleko z przodu. Timo Lahti, który był chyba najwolniejszy, ale przywiózł dwa punkty, zanim musiał podzić się, dwoić i troić Wiktor Trofimow. Wychodziło mu to, zrobił tutaj świetną robotę na wejściu w pierwszy wiraż. Zajechał troszeczkę drogę Danielowi, ale przez to wypchnął Kenneta, który Kenneth po zewnętrznej części toru czmychnął sobie tutaj, w tym momencie wypycha Kenneta. Ale tam Kenneth chwycił przyczepność i odjechał na zewnętrzną część toru. Timo Lahti tym manewrem przycinki na pierwszym wirażu wysforował się na drugie miejsce. Dowiózł to drugie miejsce, ale mam wrażenie, że Wiktor Trofimow nie wiedział, gdzie jechać. Jechał przy krawężniku i miałem wrażenie, że wolał jechać jednak bardziej po zewnętrznej części toru, ale tam jechał Timo Lahti. A tutaj jest ta akcja Daniela, który wchodzi pod łokieć Wiktora, wyjeżdża na zewnętrzną część toru, ale proszę zobaczyć, jak sprytnie Daniel nie jedzie tym balonem, tylko przycina do krawężnika, blokując jednocześnie manewr kontrataku Wiktora Trofimowa, i to on cieszy się bardzo, a cały stadion nawet jeszcze bardziej z tego oczka, ponieważ to bydgoska Polonia ma już na swoim końcu 39 punktów, a Zdunek Wybrzeże Gdańsk 27, i to już jest pokaźna zaliczka do tego, żeby powiedzieć, że jednak to Polonia będzie właśnie pierwszym półfinalistą play-offów, a winner pierwszej ligi. Tak, no jeszcze muszą kilka tych punktów udziergać, żeby sobie to wszystko zapewnić. W tym biegu chyba już będzie wiadomo. Wiesz co? Może być wiadomo z matematycznego punktu widzenia. Dokładnie. Słuchaj, z matematycznego... Ja regularnie komentuję drugą ligę. Ja już wiele rzeczy dzisiaj w tym roku, w tym sezonie widziałem, więc... O, to było ciekawie, słyszałem. No tak, takie zbliżania między gośćmi i gospodarzami. Tego tu chyba nie będzie. Nie, raczej nie. Tutaj wszystko pokojowo. Na szczęście, chociaż temperatura wybitnie powyżej pokojowej. Ciepło dzisiaj strasznie w Bydgoszczy. My tu mamy zaduch. Do biegu 12 pojedzie Wiktor Przyjemski za Adriana Miedzińskiego w kasku czerwonym o razy dwa. No właśnie, a więc młodzi. Nie wiem, czy to dobry ruch. Po stronie gdańszczan Wysocki, więc trzech juniorów mamy. Może tam nasi wysłannicy się dowiedzą, co tak, czy coś nie tak z Adrianem, ale moim zdaniem Adriana Miedzińskiego Polonia Bydgoszcz będzie potrzebowała jeszcze bardzo mocnego w tym roku, bo jeszcze czeka ich półfinał i być może finał, więc Wiktor, wiemy, że jest dobry, wiemy, że jedzie szybko, poobijany. No nie wiem. Zobaczymy, jak się w tym towarzystwie odnajdzie Jakub Jamruk. Konieczny, Jamruk, Przyjemski, Wysocki. Oni w tej chwili ustawiają się pod taśmą i za chwilę będą walczyć o punkty. Bardzo dobrze, refleksowo, Konieczny. Czy to się przekuje? Przyjemski. No Przyjemski zrobił swoje. To, o czym Mirek wspominał. Po krawężniczku i już jest z przodu. A z tyłu walka Jakub Jamruk. W tej chwili drugi. Wysocki walczy z Koniecznym o punkcik. 4-2 dla miejscowych. W tej chwili tak wygląda układ sił. Został Wysocki kilka metrów. Teraz do Koniecznego stracił. Rozjechała nam się cała stawka. No to jest trochę taki obraz Kuby Jamroga dzisiaj. Przyjemski poza zasięgiem, no a też dużo mocniejszy od Koniecznego zawodnik Wybrzeża. Niemniej to jest za mało jak na zawodnika klasy seniorskiej w winner pierwszej lidze. Tymczasem uwaga, bo jest Wysocki, jeszcze się zabiera za Koniecznego i proszę, na razie jest trzeci, teraz do wewnętrznej, zamknął możliwość kontry Koniecznemu. Ostatni łuk, czy Konieczny pokusi się o punkcik? Chyba tak, ale ostro tam młodzi pojechali. Zrobił punkcik.
wyścig Przemysław Konieczny, brawa bije Mirosław Jabłoński, kawał dobrego żurza na tym ostatnim łuku. Wow, a to, że nie odpuszczali do samego końca obaj tak naprawdę, no świetna rywalizacja, to jest piękno speedwaya i ci młodzi zawodnicy walcząc o jeden punkcik są w stanie nam zgotować takie emocje, chwała im za to, całe szczęście, że Miłosz Wysocki opanował motocykl pobiegu, bo nie wiem, czy nasze kamery to uchwyciły, ale on z pełnym impetem i pełną prędkością wjechał w ten wiraż po ujrzeniu szachownicy i tam musiał ratować się, żeby się nie wywalić. Tutaj mamy start, oczywiście najgorzej, Wiktor Przyjemski, ale on jedzie tym ciemnym pasem, tym takim nasypanym przy krawężniku, bądź... Dziwnie to może zabrzmiało, ale tam jest cały czas taka luźna nawierzchnia, która daje się odepchnąć motocyklowi, która daje złapać przyczepność, którą wykorzystuje Wiktor Przyjemski kapitalnie. Proszę zobaczyć, przycineczka, prosty motor, wyjeżdża na pierwsze miejsce. A największe brawa jednak chyba dla Miłosza Wysockiego. To on cisnął do samego końca, to on przypuszczał bardzo przemyślane ataki. Troszeczkę szerzej do krawężniczka, dłuższa prosta. Świetnie zaatakował na tym ostatnim okrążeniu Przemysława Koniecznego, ale popełnił, to jest ten manewr, że wyjeżdża przy kredzie, długa prosta. Nie odpuścił, bo zobacz, w tym momencie Przemek Konieczny był przed nim, a on nie odpuścił, nie wystraszył się, wjechał pod łokieć bardziej doświadczonego zawodnika. Tak, zamknął drogę Przemkowi Koniecznemu, ale popełnił błąd. To jest jeszcze raz ten motyw. Ostatnie okrążenie, pierwszy wiraż i wyprzedza, ale popełnił delikatny błąd na wejściu w ostatni wiraż. Proszę zobaczyć. W tym momencie go lekko postawiło. Musiał odprostować motocykl, wyhamował tą prędkość, a rozpędzony łagodnie wyprostowanym motocyklem Przemek Konieczny był w stanie to nadrobić. O, w tym momencie staje. W Bydgoszczy nie można tego zrobić. To najlepiej wytłumaczy Państwu Tomek Golob, który jest, jeżeli byśmy używali tytułów naukowych, to doktorem, na pewno, o ile nie profesorem i jeszcze wyżej tego toru. Tutaj popełnił Miłosz Wysocki błąd. Tutaj popełnił błąd, wykatował ten motocykl na wejściu, wytracił tą prędkość, a rozpędzony Przemek Konieczny był w stanie wyprzedzić swojego rywala z toru, młodzieżowca. Mieliśmy taką małą powtórkę bez Kuby Jamroga biegu młodzieżowego. No jeśli szukasz tutaj tytułów, to ja bym powiedział, że taki profesor, ale już oksfordzki. No to proszę bardzo, to jeżeli jest tytuł jeszcze nad, to znajdziemy, to na pewno tak Tomasza nazwiemy, bo mam tutaj wspominki, no świetne biegi przecież, jakie tutaj Tomek nam imponował, no to... No, chyba odwinę sobie dzisiaj kasetę z nagraniami, bo to jeszcze na kasetach się wtedy nagrywało. Ty tutaj rywalizowałeś z Tomkiem? Nie, nie, ja tutaj nie miałem okazji, ale przypominam sobie w głowie, jakie on toczył tutaj świetne rywalizacje z czołówką światową. No dobrze, przejdźmy, no zanim przejdziemy do biegu 13, posłuchamy jeszcze Kingi. Mirek, w szczególności zastanawiałeś się o przyczynach zmiany Adriana, że nie pojawił się już na torze. Trener Jacek Woźniak wspomniał, że zmiana po prostu po to, aby przypieczętować to zwycięstwo już w tym momencie. Natomiast też zdradził, że Wiktor w tej chwili wciąż też walczy z bólem. Wynik jest dobry, ale można powiedzieć, że Wiktor wciąż walczy i to nie jest walka taka typowo żużlowa, tylko walka z bólem. Tyle ode mnie, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. No jeszcze troszkę do tej pieczątki brakuje, no bo matematycznie może być 3 razy 5-1 na przykład. Tak, aczkolwiek przypieczętować, no nie wiem, ja tutaj po tych zawodach Adrian Miedziński wyjedzie do domu z głową pełną znaków zapytania. Nie będzie wiedział przed następnym spotkaniem nic. Zobaczymy, co wie następująca czwórka. Jensen, Michajłow, Trofimow i Żagar. Bardzo dobrze, zawodnicy na skrajnych polach. Jensen już z przodu. Pytanie, z kim będzie musiał walczyć? Chyba z Michajłowem. Jensen już swoje też. Żagar będzie chciał tutaj dopaść Jensena. Jensen bardzo, bardzo szeroko. Chyba dzisiaj nikt tak szeroko nie podróżował, no ale to przynosi efekt. To na razie daje prowadzenie. Żagar nieco bliżej środka jedzie swoje. Jedzie cały czas drugi z tyłu. Kompletnie nie liczy się Trofimow. Z przodu walka
jest Żagar, ale jest ten Jensen bardzo szybki. Ciężko będzie go dorwać. Żagar nieco szerzej teraz będzie schodził do wewnętrznej. Pytanie, nie, tej prędkości jeszcze nie wystarczy. Jeszcze Jensen cały czas swoje teraz znów bardzo szeroko. Zawodnik Wybrzeża, ostatnie okrążenie, ostatnia szansa na szarże Żagara. Żagar nie ucieknie mu znowu Rasmus Jensen. Ostatni łuk przed nimi i tą przewagę zbudował zawodnik gości całkiem pokaźną. Przywiezie trzy punkty, oklaskiwany przez wszystkich. Tutaj Rasmus Jensen, dwa dla Żagara, jeden dla Michajłowa. Widać burzy, bardzo, bardzo chce Matej Żagar, no ale Jensen dzisiaj jest po prostu w swojej galaktyce, albo jak mówią kibice Polonii, w galaktyce Wiktora Przyjemskiego. Tak, w galaktyce Wiktora Przyjemskiego, aż żal, że nie mogłem się spotkać w żadnym z wyścigów, bo chyba nie miało to miejsce w dniu dzisiejszym. A sam jestem ciekaw powtórek pierwszego biegu, o co Matej miał pretensje do swojego kolegi z drużyny Olega, bo tam coś mu gestykulował, coś mu pokazywał, że coś tam się podziało. Czekamy na te powtóreczki. Armata ze startu, kask żółty. Rzadko się zdarza, żeby wyjechać z pierwszego pola, pojechać sobie pod płot i jeszcze z tego pierwszego łuku wyjechać na prowadzeniu. Ale takim sprzętem dysponuje właśnie Rasmus Jensen. A co tu? Wiesz co, może pokazał Żagar Michajłowowi? Popatrz, popatrz, matematycznie wchodzimy do półfinału. To tak nie wyglądało. Nie, no spójrzmy, Matej jedzie swoje obwodnicą. Jeszcze szerzej niż Rasmus. Tutaj wyjeżdża. A, tutaj, ale no nie, nie, nie. No to jak Matej obejrzy sobie powtórki, no to będzie wiedział, że Olek Michajłow miał tutaj na myśli przyblokowanie nawet Rasmusa, a nie na pewno Mateja. Tutaj troszeczkę być może, jeżeli chodzi o tą sytuację, to troszeczkę źle jest zinterpretowane przez Mateja, aczkolwiek musi chodzić o tą sytuację, bo tutaj nie było żadnej innej akcji zaczepnej, no bo ta dwójka tak daleko odjechała z przodu, że potem musiałem spojrzeć w program, z kim oni jadą w tym biegu, no bo zdecydowanie zdeklasowali swoich przeciwników. Matej cały czas próbował jednym schematem. Szerzej wejście za kołem i długa prosta, ale to się nie sprawdzało. Tutaj brakowało troszeczkę prędkości w jego motocyklu. Dogonić Duńczyka dzisiaj jest bardzo ciężko. Udało się to tylko Danielowi, ale to też troszeczkę przez to, że miał Duńczyk czwarte pole startowe i tam się troszeczkę mu zagotowało, ale tylko Daniel może dzisiaj powiedzieć, że do tego momentu pokonał Duńczyka, a w tym momencie już możemy powiedzieć, że to jest pierwszy półfinalista, w sensie nie Rasmus, Polonia Bydgoszcz jest pierwszym półfinalistą e-winner pierwszej ligi. Patrz, odwiedził tutaj naszych Czeka za powtórkami. Czeka, oczywiście, że czeka za powtórkami, a może po prostu przyszedł jeszcze porozmawiać z Tomkiem Golobem, co jeszcze można poprawić, no bo Rasmus, no nie wiem, dzisiaj chyba niewiele do poprawy, widzimy to zresztą. Nie będzie oczka. Punktach. No nie będzie oczka, rzeczywiście. Ale 20 też będzie ładnie wyglądał, aczkolwiek nie rozdajmy punktów przed odbytymi biegami, Rasmus musi wygrać. Słuchaj, ale jeśli chodzi o Gdańsk, ja tu mniej więcej prowadzę te statystyki ZZ-kowe sobie i no oczywiście nie wygląda to najlepiej dla Wybrzeża. Biegi z udziałem ZZ-ki, ich bilans to jest minus 8. No minus 8, ale porażające jest to, że tylko Rasmus Jensen jest w stanie wygrywać swoje biegi z drużyny z Dunek Wybrzeża Gdańsk. Nikt poza nim nie wygrał biegu i tak się nie da wejść do półfinału e-winner pierwszej ligi, moim zdaniem. No to prawda, będzie o to bardzo, bardzo ciężko, jeśli tutaj nic się absolutnie nie zmieni w biegach nominowanych. Będziemy wypatrywać teraz ich obsady. Troszeczkę jeszcze do tego czasu nam brakuje, a co oznacza, że jeśli mamy czas, to będą panowie w studiu. Panowie, tam Rasmus Jensen jeszcze z wami jest? Dyskutujecie z nim, czy już jesteście gotowi? Dyskusji nie było. Rasmus przyglądał się powtórkom, które oglądaliśmy. Tak jak panowie mówicie, no, lata błyszczy na jego koncie, aż 5 indywidualnych zwycięstw. Analizował tutaj z nami te replaye. Czy Matej Żagar w tym biegu coś mógł zdziałać więcej, żeby dogonić, prześcignąć Duńczyka? No, starał się robić wszystko, tak, ale jeżeli ktoś jedzie szybko, to trudno jest jeszcze coś więcej wykrzesać z tego swojego sprzętu, czy też z jazdy. Ten tor nie jest łatwy do pokonywania tych łuków przede wszystkim i tej szybkości. Widzimy, jak tutaj Matej, to jest powtórka tego biegu, widzimy, jak Matej jest daleki czwartej, teraz przeszedł na trzecią, na drugą pozycję, wyprzedził swojego kolegę
Olkay no, podążał za żółtym kaskiem, tak? Bardzo szybko, ale Rasmus dzisiaj jest absolutnie szybki. Tam tylko miał jeden błąd chyba zrobił delikatnie na starcie, dlatego tak poszło. Natomiast kwestia rozegrania pierwszego tak, ruchu, tam ale został. Matej robi już swoje punkty i widać, że jest dobrze dopasowany. Zawodnik może przegrać, to jest tylko sport i aż sport. I wtedy, kiedy robi jakikolwiek błędy, czy nie wychodzi dobrze spod taśmy, to ma prawo przegrać, ale gonić tego zawodnika. I to robi właśnie czyni Matej, bo przecież dwóch zawodników minął w pierwszym wyjściu z pierwszego łuku, to znaczy, że ma czym jechać, tak? Ma czym ten motocykl, ma czym oddychać i goni. No, zawodnik, który jedzie z przodu, jest, jak ja to mówię, w świeżym powietrzu i on decyduje, którędy pojedzie. Zawodnik za nim jedzie, niestety, no, musi jechać w czystszym powietrzu, musi szukać tej drogi, tego powietrza, jeszcze musi wybierać szprycę. Dokładnie, a zawodnik trzeci, czwarty to jest już filozofia, co zrobić, żeby w tych czterech okrążeniach, ośmiu łukach tak pokonywać, żeby nie najeść tej szprycy, żeby koła były lekkie, żeby to, co wiruje, żeby było lekkie, więc i wyprzedzać tych zawodników. To nie jest takie proste, to tylko niewielu zawodników na świecie potrafi to robić, ale tutaj Rasmus absolutnie Matej dotrzymał jemu tempa i uważam, że na tę chwilę Matej może głowę nosić wysoko. Dogłębna analiza od mistrza dla studia. Teraz krótki oddech. Przenosimy się do Łukasza Bęca, bo tam ciekawy gość. Dokładnie. Dzisiaj troszeczkę pielęgnujemy młodość. Razem z nami mistrz świata w klasie 125 cm sześciennych, Maksymilian Pawełczak. Witam. Wychowanek oczywiście BTZ-u Polonii Bydgoszcz. Tak, zgadza się. Jestem tutaj podopiecznym trenera Jacka Woźniaka od samego początku i mam nadzieję, że zostanę tym podopiecznym aż do momentu, gdy wejdę do ligi. No i co, bardzo jestem zadowolony, że trafiłem pod takie skrzydła i oby tak do końca. Trener Woźniak tutaj żartował za kamerę, że gdyby mógł, to by ci przerobił legitymację i byś pojechał w wyścigu 13. No nie powiem, przydałoby się, no bo trochę problemów mam małych, że tak no licencję zdam dopiero na koniec sezonu, może uda mi się na jakieś zawody załapać, ale nie jestem pewny. No a co, przyszły sezon 250, mam nadzieję, że pójdzie dobrze, że coś uda się zapunktować i tak do końca. Bo we wrześniu kończysz 13 lat i dopiero od 13 lat możesz wskoczyć na 250. Zgadza się. Dziękuję pięknie, mistrz świata 125, młodzież rośnie, a zaraz składy wyścigów nominowanych. Max, dzięki i powodzenia z fartem. Dzięki. Słowa uznania. Niewątpliwie to był bardzo, bardzo udany debiut przed naszymi kamerami. Trzymamy kciuki. No a Jacek Woźniak, to wiemy, że ma smykałkę do tych młodych adeptów żużla, podobnie zresztą jak Roman Jankowski. Te dwa nazwiska wyróżniają się, mam wrażenie, w naszym środowisku żużlowym. Jacek bardzo mocno pracuje, by ten region jakby wspierać się właśnie tą młodzieżą i to jest trudna praca. Jeżeli takie perełki, że tak powiem, potrafi wyłapać, to znaczy, że nie dosyć, że Jacek Woźniak był dobrym, bardzo dobrym zawodnikiem, to jeszcze potrafi ocenić się właśnie wśród tej młodzieży i tym zawodnikom podpowiadać, prowadzić, pomagać. Na pewno to jest dla tych młodych zawodników bardzo cenna droga podpowiedzi. Bardzo mi się spodobało, że ten młody człowiek powiedział, że chciałby tutaj jeździć, tutaj na tym torze, w tym klubie. No to jest wielka sprawa. Gorzej, gdy zawodnicy chcą jeździć, ale w innych klubach, to jest trochę gorzej. A trochę przykładów jest takich tak, rajderów. Tak. Także i mam nadzieję, że ten młody człowiek w szkole będzie miał same pozytywne rzeczy i nie będzie miał tych takich trudnych chwil, bo przecież trzeba wspierać takich młodych adeptów, ludzi, którzy chcą być w sporcie, chcą wspierać nasze regiony, nasz kraj, potem w przyszłości trzeba o nich dbać. No tak, w międzyczasie kierownicy obu drużyn wybrali zawodników do biegów nominowanych i tak wyścig 14. Jeleniewski, czerwony, miedziński, niebieski to para gospodarzy ze strony gości Zajamroga, Lachti i Trofimow. Trofimow w białym, Lachti w żółtym. No i wyścig 15. Jensen żółty, Lachti biały, Żagar czerwony, Bier niebieski. A więc te ostatnie wyścigi dnia zapowiadają się bardzo, bardzo ciekawie. Oczywiście play-offy, w sensie półfinały, odjechały Wybrzeżu, ale to nie oznacza, że całkowicie. Na pewno będą jeszcze walczyć o zgarnięcie jak największej liczby punktów w biegach nominowanych. Cały czas mają o co walczyć. No tak, oczywiście. To jest zespół, który
który wierzy w to na pewno, że jeżeli dobrze pojedzie jeszcze te ostatnie biegi, a w innym spotkaniu będzie inny układ tych punktów, to załapią się jako czwarty lucky loser, tak? I tego życzymy. Życzymy wszystkim, by mieli tą nadzieję i żeby w tą stronę, że tak powiem, podążali, bo nie ma nic piękniejszego, jak w sporcie można się spełniać i sunąć do góry. Bydgoszcz dzisiaj absolutnie jest lepszym zespołem i już jest, ma awans do tej, no mogę tak to już tak, 46 punktów. Tak, ma awans do tej czwórki i teraz czekamy właśnie, co zrobi Gdańsk, co zrobi Zielona Góra, co zrobi Łódź. Na pewno dużo nerwów ich czeka, a Bydgoszcz już tych nerwów ma dużo, dużo mniej. Także gratulujemy awansu do najlepszej czwórki. Biorąc pod uwagę pozostałe zespoły, trudne położenie Diabłów z Landshut. Myślisz, że do czwórki awansują te dwie ekipy, które rywalizują ze sobą, a więc Falubas i Orzeł? Gdyby Sławomir Kryjom miał możliwości zawodnicze, tak, bo przecież wiemy, że ma kontuzję, tak, i trudno jest wynaleźć zawodników, nadrobić czy zamienić zawodników nie gorszych od tych, których stracił. Na pewno robi wszystko, ale czy z tak silną drużyną, jaką na tę chwilę jest Krosno i to, co pokazało w Landshut, w każdym biegu mknęli szybko i są dobrze przygotowani. To jest widoczne. Ten potencjał sobie Wilków podobny co Polonii według ciebie? To jest ten sam mniej więcej poziom? Nie chciałbym tego oceniać dzisiaj, ale na pewno jest duży. I teraz pytanie, czy Wilki u siebie mogą gorzej pojechać jak w Landshut? Wydaje się, że to jest niemożliwe. Będą mieli swój tor i będą to wykorzystywać, a Landshut niestety będzie troszeczkę słabszą drużyną z racji tych właśnie kontuzji. Sławka Kryjoma strasznie lubię i jemu kibicuję, natomiast to nie będzie takie łatwe. Poza tym Landshut jest na torze innym zupełnie, konsystencji, bardziej twardym, wąskim, długim, a w Krośnie, tam gdzie potrzeba, jak ja to mówię, dużo siły w motocyklach 100 koni, te motocykle muszą chcieć jechać, tak? Pytanie, czy sobie z tym poradzą? Ja tylko, proszę Państwa, dodam, że Wilki wyrwały zwycięstwo, pewnie dosyć wygrały w Landshut różnicą 10 punktów, a rewanżowe spotkanie już na naszych antenach w Canal Plus Sport 5 w tę niedzielę. Mecz pierwotnie miał się odbyć wczoraj, ale ze względu na złe warunki atmosferyczne tor przyjął sporo wody, to spotkanie przełożono. Także już teraz zapraszamy na to starcie, ale wracamy teraz do tego, co tu i teraz przed nami jeszcze bardzo ciekawie zapowiadające się wyścigi nominowane. Ja też już zapraszam na mecz Wilków Krosno. Ja może nie mam zbyt dużo szczęścia. No tak, bo już miałem z 5 razy komentować jakieś mecze w Krośnie i zawsze to deszcz, zawsze to odwoływane. Dobrze, że tam blisko. Ale na przełamanie w niedzielę i potem może jeszcze w poniedziałek. Prognozy są takie sobie, ale trzymam kciuki, wierzę, że będzie inaczej. Dobrze, zajmiemy się biegami nominowanymi. Bardzo trudne zadanie przed Gdańszczanami w kontekście lucky losera, no bo patrząc na to, co dzisiaj prezentują na torze, ciężko jest wierzyć w to, że zapewnią sobie taki dorobek, że na przykład Orłowi będzie ciężko to przebić. No sądzę, że tutaj trzeba by zakręcić się w okolicach 40 oczek. Moim zdaniem 40 punktów to plus zaliczka z Gdańska, czyli to byłoby coś takiego, co dawałoby nadzieję, ale zobaczymy. Wszystko zostaje tak naprawdę na torze do wywalczenia i być może zaskoczą tutaj jeszcze nas czymś pozytywnym, przynajmniej w tym biegu, bo po raz mu się chyba możemy być pewni, że pojedzie dobrze. Bydgoszcz w półfinale, to już wiemy. Co będzie dalej? Zobaczmy. Bieg 14. Jeleniewski, Lachty, Miedziński, Trofimow. Równiuteńko, co oznacza jedno. Jeleniewski z przodu w szczycie pierwszego łuku. Na jak długo? Zobaczymy na długo, bo wybronił się przed Lachtym, a dołączył do niego Miedziński na podwójnym prowadzeniu. W tej chwili gospodarze Lachty jednak już siedzi Miedzińskiemu na ogonie. Słyszy to Miedziak, na pewno będzie chciał utrzymać swoją pozycję, a Lachty, no cóż, musi poszukiwać, bo na razie te poszukiwania kończą się fiaskiem. Coś innego musi znaleźć zawodnik Wybrzeża, teraz bliżej wewnętrznej, musiał mocniej wykontrować, uciekł mu troszeczkę Miedziński. Ta rywalizacja będzie nas chyba elektryzowała do samego końca, no bo obie
wyjechał już Jeleniewski, został z tyłu Trofimow, a więc ta walka o dwa punkty. Lachty teraz szerzej, będzie miał jeszcze jedno okrążenie na przygotowanie ataku. Wejście w pierwszy łuk, tutaj stara się wynieść szerzej Miedziński, jednak jeszcze go objeżdża, jeszcze jest ostatni łuk do pokonania. Lachty czy Miedziński? Lachty szerzej, Miedziński bliżej wewnętrznej. Miedziński to wybroni, 5-1 dla Polonii Bydgoszcz, 51-33 już w tej chwili. I radość, radość po stronie gospodarzy, całkowicie zrozumiana. Tak, bo jeżeli mamy mówić o pieczątce, no to to jest taka dobitna pieczątka. Bieg 14 wygrany 5-1 i 11 oczek na swoim końcu zapisuje jadący na jednym kole Daniel Jeleniewski, który wykonał świetną robotę, pojechał kapitalne zawody. Adrian Miedziński w tym biegu musiał męczyć się do samego końca, ale ku uciesze licznie zgromadzonych kibiców Polonii, to Polonia Bydgoszcz jest w półfinale i to tak wyraźnie. Trzeba przyznać, że o ile ten wynik utrzymywał się do pewnego momentu na styku, później była taka delikatna przewaga, no to 51-33 po 14 wyścigach budzi respekt i pokazuje, że to Polonia zdecydowanie jest dzisiaj drużyną lepszą. Tutaj mamy powtórki. Proszę zobaczyć, jak nieumiejętnie wykonany ten manewr, co robi Wiktor Przyjemski. Timo Lachty próbował to zrobić, ale Timo pojechał za szeroko, tak to nazwijmy, jeżeli możemy powiedzieć, że za szeroko przy krawężniku, będąc pierwszy od kredy. On robi tą przycinkę, ale nie jedzie prostym motocyklem, on jedzie cały czas wyłamanym tym motocyklem, a to trzeba wyłamać mocno motocykl na wejściu i odprostować ten motocykl zaraz po tej kontrze, żeby mieć tą prędkość prostym motocyklem przejechać przed nosem wyłamanych przed sobą zawodników. Timo nękał całe 4 okrążenia Adriana Miedzińskiego. Na 3 okrążeniu zobaczył, że jest coś tam po zewnętrznej części toru na 2 wirażu i już było nawet blisko, ale tak jak mówiłem, Timo Lachty dla mnie to jest bardzo dobry startowiec, to jest bardzo dobry zawodnik, któremu brakuje trochę tak zęba. Nie odczułeś tego? Nie miałeś wrażenia, że gdyby tak pokusił się o taką pikę gdzieś w jazdy jakiejś takiej troszeczkę ostrzejszy, gdzie właśnie tor Polonii Bydgoskiej pozwala na takie ataki, to być może wygrałby z Adrianem Miedzińskim. Mam wrażenie, że Lachtiemu dzisiaj na całym dystansie kompletnie brakowało prędkości, no bo tak jeździ zawodnik troszeczkę zachowawczo, który no nie czuje się komfortowo w pełni na motocyklu. Dokładnie, aczkolwiek tutaj ta prędkość w stosunku do Adriana Miedzińskiego była, tylko brakło takiej brakło takiego zdecydowania do tylko wiesz, jeśli ataku. Dzisiaj odnośnikiem z całym szacunkiem do Adriana, no jest Adrian, który robi 3+1 w całym meczu. No dlatego tutaj też mają potwierdzenie twoje słowa, gdzie właśnie Adrian no niestety robi tylko dla bydgoskiej Polonii 3 punkty, niestety dla kibiców, działaczy, ale tak jak ty wspomniałeś, ciekawy zabieg, że wycofali go wcześniej z biegu, którym był normalnie nominowany, a pojechał później w biegu 14. Na pewno to jest jakiś plus dla niego, że nie będzie miał aż tylu tych znaków zapytania, co powiedziałem. Chciałem pochwalić Daniela Jeleniewskiego, już z nim czeka Kinga Sylwestrzak. Daniel, no to jest najlepszy dowód na to, jakie efekty potrafią przynieść treningi, gratulacje i teraz słuchamy rozmowy. Tak, tutaj troszeczkę zagadaliśmy. Daniel, ty sportowym faktom powiedziałeś, że tutaj w Bydgoszczy mogą cię mieć troszeczkę dosyć, bo przyjeżdżasz non-stop, trenujesz, wykorzystujesz każdą okazję. Po dzisiejszym meczu mam takie poczucie, że mogą cię nosić na rękach, niż mieć ciebie dosyć. Nie, no myślę, że spokojnie. No, ze mnie też zaszła dziś, tak jak powiem, ulga, bo było słabo do tej pory w tej Bydgoszczy. No tak się gubiłem, że aż było czasami wstyd na to patrzeć. No ale tak jak już tu wspomniałem w tym wywiadzie, mówiłem szczerze, że naprawdę dużo trenowałem, dużo zmian. No to dołączy do Miesławek Tronina. Także no wiele rzeczy zmieniłem i starałem się ten sezon odmienić. Mam nadzieję, że to jest jeszcze początek, że to nie jest tylko pierwsza jaskółka, bo jeszcze mamy ważne nasze przed sobą. Czy ta prędkość, którą dzisiaj udało ci się uzyskać, to jest to, czego właśnie szukałeś podczas tych licznych treningów? Nie, cały czas będziemy szukać. Dzisiaj było myślę, że dobrze. Może troszeczkę jeszcze ja gdzieś tam w niektórych momentach robiłem błędy, ale generalnie myślę, że było dobrze. I no praca, jeszcze raz praca, bo jeszcze mamy trochę jeszcze do zmiany.
Czyli dobry prognostyk przed tymi meczami, które Was jeszcze czekają. No, zrobię wszystko, żeby było dobrze i chciałem pozdrowić Tomka Goluba. Dziękuję. Pan Tomek na pewno słyszy, bardzo Ci dziękuję i my już prędko wracamy do komentatorów. Ja bym poprawił trochę Daniela, bo to nie jest pierwsza jaskółka, raczej pierwszy gryf. Zdecydowanie tak. Bieg 15 przed nami, 20 sekund do jego startu. No i teraz ta czwóreczka, która robiła największe show, nie, powiedziałbym trójeczka plus Timo Lahti. Tak, żeby jednak sprawiedliwie ocenić rzeczywistość. Wiktor musiałby pojechać. Oczywiście, ale Wiktor lepiej, żebyś teraz skoncentrował się na zdrowiu, bo będzie jeszcze Polonii bardzo potrzebny w tym sezonie. Jensen, Żagar, Lahti i Pierre. Oni tutaj punktowali najlepiej, oni już są gotowi i oni za chwilę wystartują. Goście refleksowo to chwalimy dzisiaj. Rzeczywiście spod taśmy wychodzą dobrze, ale na pierwszym łuku znów jak dzieci we mgle objechani przez gospodarzy. Już Kenneth Pierre z przodu. Żagar jest za jego plecami. Polonia Bydgoszcz robi to, do czego przyzwyczaiła nas od pewnego momentu, a więc jedzie na 5-1. Kenneth Pierre za nim, Matej Żagar. Pierre już kilkanaście metrów przed resztą stawki. Żagar na pewno słyszy gości, no bo oni mają go jeszcze w zasięgu. Zwłaszcza Rasmus Jensen, który nie jest przyzwyczajony do tego widoku. No wydawało się, mógł Duńczyk pomyśleć, oj, dzisiaj Praga wieje, będzie, a tu nic z tego. Teraz dostawał jeszcze szprycę, na nią się już w tej chwili nie łapie. Stracił kilkanaście metrów do Żagera. Ostatni łuk, oni za chwilę tutaj wszyscy kibice Polonii będą oklaskiwać ich na stojąco. Nie będą dziękować, gratulować sobie. Polonia Bydgoszcz wygrywa 5-1. Całe spotkanie 56-34. Wielkie momenty dla bydgoskiego żużla się dzieją. Awans do półfinałów, ale to jest pierwszy kroczek. To jest pierwszy kroczek z trzech w rundzie play-off. A żużel jest pięknym sportem, on weryfikuje wszystko. Ja już prawie wpisałem trójkę przy nazwisku Rasmusa Jensena przed biegami nominowanymi, a tu się okazuje, że dwa ciosy bardzo, bardzo potężne wyprowadziła Polonia Bydgoszcz. Polonia Bydgoszcz, która wygrywając 2 razy 5-1, chyba odarła ze złudzeń gdańskie wybrzeże i liczenie na Lucky Losera jest no takie... Zbójną wyobraźnię trzeba mieć, żeby liczyć na to, że z takim wynikiem da radę awansować do kolejnej rundy play-off, a bydgoszczanie cieszą się z tego zwycięstwa. Na pewno nie tak sobie wyobrażał to Eryk Jóźwiak, no ale bieg 15 i 14 i 15 poszły znakomicie po myśli gospodarzy i to oni cieszą się z takiego rezultatu, a nie innego. I tutaj jest ten manewr poprawnie wykonany, tak jak to Matej Żagar zrobił, tak jak Wiktor Przyjemski. I on po krawężniczku, a Kenneth po zewnętrznej części toru. Kenneth Bier, który tam napędził swój motocykl. Rasmus przypilnował krawężnik tutaj. Miał wrażenie, że jest na pewno blisko kredy, ale naprawdę z tego pierwszego pola startowego jest to bardzo trudno zrobić ten manewr przytrzymania tej kredy tutaj w Bydgoszczy i nie udało się to jemu. Matej pokonał go w tej walce na pierwszym wirażu i później już popchnął po 2 punkty z bonusem. Rasmus nie był w stanie nawet nawiązać rywalizacji równorzędnej z Matejem. Matej dogonił wręcz swojego kolegę z drużyny Kenneta i wjechał zaraz za nim na linię mety, gdzie w szprycy bardzo daleko pod płotem podróżował, napędzał ten swój motocykl. No a Rasmus Jensen z tych 21, o których mu wróżyliśmy, zapisuje 18 na swoim koncie w 7 wyścigach, a młody Duńczyk bardzo, bardzo ucieszony ze swojego wyniku. Drugi raz Polonia Bydgoszcz notuje powyżej 50 punktów u siebie i to jest drugi mecz z Wybrzeżem Gdańsk. Tak się to ułożyło. To też pokazuje siłę Wybrzeża, no jednak dlatego to miejsce w tabeli ich było adekwatne do tego wyniku, który tutaj dzisiaj mamy, o ile bez Wiktora poradzili sobie w Gdańsku i zdobyli tam, wygrali tam z bydgoską Polonią, tak tutaj już bydgoska Polonia była dla nich za mocna i Wybrzeże musiało uznać wyższość swoich przeciwników.
Widzimy statystyki, pola startowe, zewnętrzne nas to nie dziwi. Tak, tak. Bydgoszcz tutaj no, otwiera wiele manewrów z trzeciego i czwartego pola startowego, no ale i tak to w miarę wszystko wyrównane. My wędrować będziemy do studia, jak mniemam, będziemy zatem się zawijać, mówiąc kolokwialnie. Tak jest. Komentowali to znakomite spotkanie w Bydgoszczy. Mirek Jabłoński, dziękuję Państwu bardzo. I Mateusz Dziopa, Polonia Bydgoszcz, Abramczyk Polonia Bydgoszcz pokonała Zdunek Wybrzeż Gdańsk 56-34. Panowie, lecimy do Was. Dzięki wielkie. To my dziękujemy, 56-34, biegi nominowane, podwójny dublet, że tak to ujmę, 2x5-1, no i bardzo przekonujące zwycięstwo, pewny awans Polonii, drużyny, która wygrała rundę zasadniczą też pewnie do półfinałów, no a Wybrzeże, Rasmus Jensen można podsumować i długo, długo nic, Jensen 18 punktów, a drugi najskuteczniejszy żużlowiec Wybrzeża tylko 8 punktów, Timo Lahti, to nie był ten sam Finn, co w Gdańsku. Absolutnie, tylko dwóch zawodników tak naprawdę jechało i można by było z tej reszty złożyć pół trzeciego zawodnika. Ja bym tutaj chciał delikatnie podpowiedzieć chłopakom z Bydgoszczy, że to już się skończyło. To już jest historia, to co się stało. Gruba kreska. Tak, i taka drużyna w takim osłabieniu już nie przyjedzie. Tak, będą drużyny dużo, dużo mocniejsze i muszą to prześledzić wszystko, co się działo dzisiaj, jakie były w zespole delikatne wpadki. Mam tu na myśli przede wszystkim Adriana Miedzińskiego. Wziąłeś na warsztat ostatnio Daniela Jeleniewskiego. Efekty są widoczne. 11 punktów. Znaczy, Daniel, kogo teraz bierzesz na warsztat? Daniel sobie sam jest temu może dziękować, ale jeżeli będę mógł podpowiedzieć oczywiście tylko tymi rzeczami będziemy działać, to Adrian Miedziński, który musi uporządkować tą regulację. On na pewno ma szybkie motocykle, bo przecież w Gdańsku to pokazał. Daniel Jeleniewski jechał podobnymi silnikami, tymi samymi co w Gdańsku, więc jakby ta regulacja nie odbiega, ona jest delikatnie w lewo lub w prawą stronę i to... Czyli kwestia tego nerwowego początku. Tak, poza tym to zero, w pierwszym biegu było przez ten wypadek, upadek, wykluczenie. Natomiast cała drużyna pojechała i oczywiście moc w tych juniorach, no dzisiaj słowa uznania dla Przemka Koniecznego, który ten jeden bieg bardzo ładnie pojechał. Tak. Matej Zegar, który musi robić swoje i nie ma wyjścia, tak? To samo liderzy się tyczy... Liderzy dopisali niewątpliwie, tak, no i ten niezbędny element, Wiktor Przyjemski, kolejny raz płatny komplet punktów. Tak, chciałem tutaj powiedzieć, że to jest chyba wygrana Bydgoszczy w tym momencie, bo gdziekolwiek jego się nie wstawi, to na wyjeździe było słabiej, wiemy dlaczego, ale w Bydgoszczy wypełnił tą lukę Adriana Miedzińskiego, który miał problem i wykluczenie tego na przykład Olga Michałowa, który wjechał w taśmę. Więc jakby Przemek tutaj zrobił swoje, mam tutaj na myśli Wiktora Przyjemskiego. Natomiast to już, tak jak powiedziałem, to jest historia. To tak? Już przeszłość. To będzie trwać jakieś może 5 minut do 10. Natomiast teraz będą drużyny już takie bardziej wymagające, czy Zielona Góra, czy Łódź, czy Krosno. I tutaj trzeba się bardzo mocno do tego przygotować, bo już takich dziur, jak tutaj dzisiaj były po stronie Wybrzeża. W teamie Gdańska już nie będzie, jestem pewny, że tego już nie będzie. A to oznacza, że we Winner pierwszej lidze czekają nas te najważniejsze, największe emocje. Będzie się jeszcze działo. Przed nami jeszcze rewanżowe dwa spotkania ćwierćfinałowe. Na ten pierwszy mecz w Krośnie już zapraszaliśmy. Przypominam, że to spotkanie rozegrane zostanie w niedzielę, a w piątek za tydzień mecz rewanżowy Falubazu i Orła. My już żegnamy się z Bydgoszczą. Bardzo ciekawe ściganie, choć pewne zwycięstwo Polonii, ale nie mamy tutaj niedosytu. 56-34 działo się. Ja dziękuję Tomkowi za wspólne studio. Dzięki. Również gratuluję chłopakom i Bydgoszczy, że mają taki team. Do następnych zawodów. Do następnych zawodów. Dziękuję także naszym komentatorom Mateusz Dziopa, Mirosław Jabłoński, a w Parku Maszyn pracowali dziś Łukasz Bęc i Kinga Sylwestrzak. Proszę być razem z nami już niebawem na antenie Canal Plus Sport 5. Kolejne żużlowe emocje związane z Winner pierwszą ligą i nie tylko.